Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Eugeniusz Kłopotek, kiedyś wieloletni polityk, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, teraz wójt gminy Warlubie, no ale także polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego ciągle. Dzień dobry panie pośle, panie wójcie, witam serdecznie. Dzień dobry, pozdrawiam. Panie wójcie, co tam na wsi ludzie mówią, czy czekają już na Donalda Tuska w roli premiera, na odsunięcie PiS-u od władzy? Jakie nastroje na polskiej wsi? Zróżnicowane. No jesteśmy niestety pod wpływem również tej dużej polityki, bardzo podzieleni, nawet w tych lokalnych środowiskach. Na szczęście próbuję to wszystko tutaj, przynajmniej w gminie Warlubie, jakoś ogarnąć. Nie jest łatwo, ale rzeczywiście daje się odczuwać już gorączkę przedwyborczą. Ale ogólnie tak te nastroje na wsi, jakby pan poseł określił, raczej oczekiwanie na zmianę, czy boją się rolnicy, czy w sumie mieszkańcy wsi, to nie tylko rolnicy dzisiaj, ale rolnicy też odebrania chociażby tych socjalnych zdobyczy, przywilejów, które zapewniło Prawo i Sprawiedliwość. Nie ma tutaj jednoznacznej opinii co do całego środowiska wiejskiego, bo dzisiejsze środowisko wiejskie to jest oczywiście zmniejszająca się grupa rolników, ale to są również ludzie pracujący zupełnie w innych zawodach. I powiem tak, zdania są podzielone. Z jednej strony oczywiście no, mówi się o tym dosyć powszechnie, co ten PiS wyprawia, jeśli chodzi właśnie o ten konflikt z Unią Europejską, dlatego że tych pieniążków, które powinny już do Polski trafić, nadal nie ma, ale te z drugiej strony mówią, przynajmniej niektórzy, ale PiS daje. No i to od 8 lat rządy PiS trwają. Panie pośle, patrząc na zbliżające się wybory, na kampanię wyborczą, miała być jedna lista opozycji, będą trzy najprawdopodobniej. PSL idzie razem z Polską 2050. To takie małżeństwo z rozsądku, czy jakieś inne emocje widzi pan w tym związku Władysława Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołowni? Czy po prostu są sobie potrzebni i to jest główny powód, dla którego PSL idzie razem z Polską 2050? Pytanie, czy to się skończy na pójście razem w duopolu, czy jednak pójdziemy trochę szerzej. Dlaczego? Ja cały czas podkreślam... Z Platformą, tak? Z Platformą jednak. Tak, myślę o Platformie, bo najprawdopodobniej z Lewicą pewnie się nie uda, przynajmniej przed wyborami. Ale dla mnie istotne jest, zresztą ja to nawet, jak pan wie, w ubiegłym roku, pod koniec ubiegłego roku złożyłem taką publiczną deklarację, że jeżeli opozycja pójdzie jednym blokiem do wyborów, siadam na rower i jadę do Częstochowy. No nawet już jestem w stanie zmodyfikować moją deklarację, że jeżeli te trzy podstawowe ugrupowania jednak dojdą do porozumienia przed wyborami i pójdą razem, też wsiądę na ten rower. Żartobliwie bym powiedział, że pojadę krócej może do Lichenia, ale pewnie do Częstochowy. Dlaczego o tym mówię? Ważne jest to, kto będzie pierwszy w tym ścigu. Dlaczego? Dlatego, że prezydent będzie dał zwycięskiemu komitetowi wyborczemu rządu. A jeśli, powiem krótko, pojedynkę z Prawem i Sprawiedliwością nie wygra. Ja wiem, że niektórzy będą mieli o to do mnie pretensje, że w ten sposób, bo kiedyś też tak powiedziałem. Przez chwilę było słabo słuchać, Platforma w pojedynkę nie wygra. To pan wójt, pan poseł powiedział, tak? Tak, tak powiedziałem i znowu to powtarzam, nie wygra. W trójkę jesteśmy w stanie wygrać. Pytanie, czy pójdziemy rzeczywiście tą drogą, tym bardziej, że przecież od paru już lat słyszymy na opozycji cały czas jedno podstawowe hasło, najważniejsze. Najważniejszą sprawą jest odsunąć PiS od władzy. No to zróbmy to, ale nie zrobimy tego w rozproszeniu. Musimy pójść jedną, powiedzmy, grupą, jednym komitetem wyborczym. Ostatecznie Lewica może pójść osobno. Być może z Lewicą spotkamy się później. Bo w przeciwnym wypadku, oczywiście Prawo i Sprawiedliwość nie uzyska bezwzględnej większości, o tym nie ma mowy, ale znajdzie sobie koalicjanta. Wszyscy mówią, że to może być Konfederacja. A jeśli jeszcze paru głosów zabraknie, to pan wie,
Kupią, po prostu kupią. Tak, kupią, ale niekoniecznie kupią, po prostu namówią. Ja rozmawiałem w tym tygodniu nawet z politykami PSL, którzy są w Sejmie i oczywiście trochę inaczej mówią do mikrofonu, a poza nim to nie wykluczają tego, że PSL będzie współpracowało z PiS-em po wyborach. Współpracowało? Czyli co, tworzyło koalicję? Tworzyło koalicję, tak. Nie, to są jakieś dymy puszczane, natomiast głowy nie dam za wszystkich przyszłych, powiedzmy, parlamentarzystów wywodzących się jakby z naszego ruchu, bo w przeszłości, doskonale pan wie, nawet takie już szarowe postacie Polskiego Stronnictwa Ludowego potrafiły strefić. Czyli panie wójcie, rozumiem, że ta palma pierwszeństwa po wyborach jest kluczowa i misja tworzenia rządu, tak? Jeżeli to PiS będzie miał misję tworzenia rządu, to ten rząd może skutecznie utworzyć. Dokładnie tak i dlatego mówię, im większe rozproszenie, zapomnijmy o wygranych wyborach. Ale to rozumiem, że też jest apel do Władysława Kosiniaka-Kamysza, bo przecież Platforma chce iść razem, to wy nie chcecie iść razem, w sensie PSL nie chce iść razem. Powiem tak, dobrze, że w tej chwili toczą się rozmowy programowe z partią 2050. Być może, bo taka przynajmniej jest zapowiedź... Nazwa Polska 2050, ta partia dokładnie. Tak, Polska 2050. Być może w kwietniu będzie podjęta decyzja o wspólnym starcie, ale raz jeszcze podkreślam, idźmy razem, siadajmy z Tuskiem i dogadajmy się, bo w przeciwnym wypadku PiS wygrywa te wybory. No, patrząc na wczoraj opublikowane sondaże, a trzy dokładnie wczoraj zostały przedstawione opinii publicznej, no i z żadnego nie wynika, że Platforma, Lewica i PSL z Polską 2050 mogłyby stworzyć rząd. O czym to świadczy, panie Poszcze? No, trzecia kadencja PiS jednak jest bardziej prawdopodobna na ten moment? Nie, no zdecydowanie nie. No, jeżeli będzie rzeczywiście taki układ, że z jednej strony wygrywa to Platforma wspólnie, podkreślam, z Polską 2050 i PSL-em, czy Koalicją Polską PSL. No tu w sondażach oddzielnie oczywiście jesteście jeszcze. Tak, ale mówię, jeżeli będziemy wspólnie razem i Lewica się później do nas przyłączy, przynajmniej w niektórych tych zasadniczych kwestiach programowych, mając cały czas gdzieś z tyłu to główne hasło, trzeba odsunąć PiS od władzy, to my tą władzę przejmiemy. Ale w przeciwnym wypadku PiS będzie dalej rządził. Panie wójcie, mamy potężną od ponad roku inflację, hamującą w ostatnim czasie gospodarkę, kryzys energetyczny, no masę problemów. No jeżeli w tej sytuacji Platforma Obywatelska z Donaldem Tuskiem na czele, no ale także z PSL-em Polską 2050 i Lewicą nie odzyska władzy, nie przejmie władzy, no to już chyba w żadnych warunkach nie będziecie umieli przejąć władzy. Jeżeli w tych tak jednak wydawałoby się sprzyjających opozycji, no bo jeżeli one nie są sprzyjające, to naprawdę nie wiem, jakie mogłyby być. Panie redaktorze, żartobliwie powiem to, co mówię od lat. Niezbadane są wyroki, po pierwsze boskie, po drugie sądów, a po trzecie. Także ja bym tak nie wróżył jeszcze. Nie no, ja nie mówię, że tu jest coś pewnego, ale opozycja nie idzie pewnie po zwycięstwo. To też mam wrażenie, da się zauważyć. Ja powiem inaczej. Jeżeli na stronie opozycyjnej liderzy partii będą kluczyć, nie będzie jednoznaczności, to ja powiem tak, pewnie nie chcą przejmować władzy po PiS-ie. To by była granda w biały dzień, bo albo idziemy po zwycięstwo, albo zaczynamy się bujać. Jak zaczynamy się bujać, żeby kilku z nas tam pozostało, to ja przepraszam bardzo, takiej polityki Eugeniusz Kłopotek uprawiać nie będzie. Ale to dla wyborców, myślę, dla naszych słuchaczy, to może być ciekawe spostrzeżenie. Myśli pan, że nie wszyscy chcą tak naprawdę wygrać te wybory, bo co, boją się odpowiedzialności? To tak może wyglądać? Chodzi tylko po prostu o zachowanie status quo, albo nawet powiększenie tego sejmowego stanu posiadania, żeby po prostu być, żyć z polityki. To też jest ważne, czasem nawet ważniejsze dla niektórych? Panie redaktorze, i takich postaw wykluczyć nie mogę. 20 lat byłem w Wysokiej Izbie, różne rzeczy widziałem, różne rzeczy słyszałem i dlatego takiego scenariusza, przynajmniej w głowach niektórych, nie można wykluczyć. Panie wójcie, pewnie rozmawiał pan z sołtysami w pana gminie. Ile w ogóle wsi jest w gminie? Ilu sołtysów?
Sołtysu 9 na szczęście nie mamy aż tak dużo sołectw, natomiast wsi i takich przysionków to jest ponad 20. Okej, to myślałem, że sołtys to w każdej wsi w zasadzie. Sołectw 9. Okej, to w takim razie sołtysi zadowoleni z dodatku emerytalnego Sołtys Plus? Czy mają poczucie, że kupuje ich Prawo i Sprawiedliwość? Jak to odbierają? No z pewnością tak, no bo przecież to jest sprawa jasna. Ale ja powiem... Ale należą się te pieniądze, czy nie? Pan z perspektywy wójta jak to ocenia? Tak, tak, uważam, że tak. Bo naprawdę dzisiaj rola sołtysa nie jest rolą łatwą przy takim dużym poziomie roszczeniowości naszych obywateli. Bo to też odczuwam na własnej skórze. Jesteśmy po zebraniach wiejskich. Za chwilę o godzinie 10 właśnie mam uroczyste spotkanie z naszymi sołtysami. Mamy malutkie prezenciki, ale na pewno też by to ich ucieszyło, gdyby otrzymywali ten dodatek. Ja przypominam sobie, kiedy myśmy współrządzili z Platformą Obywatelską. Też mówiliśmy o dodatku dla strażaków i tak dalej. A kto? Niejaki pan Rostowski, który nie potrafił odmienić Bydgoszcz, że w Bydgoszczy, tylko w Bydgoszczy. O, to już złośliwość. No, nie był ministrem edukacji, ministrem finansów. Nic nie można było wtedy załatwić. Nic. Kosiniak-Kamysz wręcz wyrwał te słynne 1000 zł dla tych po urodzeniu dzieci. A dzisiaj można było? Można było dać dodatek dla strażaków? A za chwilę pewnie będzie można będzie dać dodatek dla sołtysów. Można było to zrobić za panie pośle, ale to, co zaraz pan mówi, to jak słyszą to wyborcy i sobie myślą, Boże, to wróci ta Platforma do władzy i znowu nic nie będzie można dać. Znowu na nic nie będzie pieniędzy. Mam nadzieję, bo ostatnio Platforma również prześciga się chociażby w kwestiach mieszkaniowych, że proponuje zerowy kredyt. Mam nadzieję, że słowa chce dotrzymać. I w związku z tym może i tam nastąpiła przemiana na plus. U samego szefa, czyli pana Donalda Tuska również. O samym szefie Donaldzie Tusku porozmawiamy w internetowej dogrywce Sedna Sprawy. To już za chwilę między innymi na Radio Plus PL. Słuchaczom radia bardzo serdecznie dziękujemy. Eugeniusz Kłopotek, PSL, wójt gminy Warlubia jest i będzie jeszcze przez kilka chwil naszym gościem. Radio Plus. Sedno Sprawy. Eugeniusz Kłopotek, Polskie Stronnictwo Ludowe, gmina Warlubie, wójt tejże gminy cały czas jest z nami. Panie wójcie, ale to jeżeli o Donalda Tuska chodzi, przewodniczącego Platformy, kiedyś przez wiele lat premiera, no premiera rządu, który pan przecież też wspierał. No zabrzmiały te słowa tak jak, nie wiem, jakby to sztabowiec jakiś Prawa i Sprawiedliwości mówił. Za rządów Platformy Obywatelskiej Rostowski trzymał twardą ręką tą kasę, na nic nie dawał. No a teraz no może tak nie będzie, ale może tak będzie, to w takim razie no nie brzmi to najlepiej z perspektywy właśnie wyborcy, który może się zastanawiać, czy chociażby, nie wiem, 500+ będzie zwaloryzowane, czy będzie 15 emerytura i tak dalej, to jak dojdzie Platforma Obywatelska do władzy, to nie ma mowy o poszerzaniu tych socjalnych chociażby programów? No, jestem daleki od tego, żeby myśleć o dalszym poszerzaniu tych programów, natomiast dbajmy już to, co obywatele otrzymują. Także tutaj jestem pod tym kątem jednoznaczny. Zresztą proszę pana, panie redaktorze, najgorsze jak polityk nie jest wiarygodny od początku do końca. Trzeba być w polityce wiarygodnym. Jeśli się powiedziało tak, to tak ma być. A jeśli są jakieś przeszkody, to trzeba wyjść przed tłum i uczciwie powiedzieć, że nie możemy zrealizować tego z takiego czy innego powodu, i musimy to zmodyfikować. I to jest uczciwe. Natomiast opowiadanie przed wyborami, a później nierealizowanie jest najgorszym rozwiązaniem i to się na pewno naszym wyborcom nie podoba. Jedno, co również Platforma zapewnia we wszystkich swoich wystąpieniach ich przedstawicieli, że tych zdobyczy socjalnych, które obecnie otrzymują, na pewno nie zabierze. Zresztą, tak jak powiedziałem, gdybyśmy byli w szerokiej koalicji, to na pewno te zdobycze socjalne będą utrzymane, zwłaszcza jeszcze gdyby wzmocnić całą tę koalicję lewicą.
Panie wójcie, to jeszcze też o samym wójtowaniu chciałbym chwilę porozmawiać, ale teraz jeszcze wątek Donalda Tuska zakończę. Wątek Donalda Tuska jednym pytaniem. Czy jeżeli Platforma nie odzyska władzy, to on powinien ustąpić pola młodszym? Czy to powinna być ostatnia taka próba Donalda Tuska? Czy po przegranych ewentualnie wyborach ciągle on będzie wiarygodny i ciągle w nim wyborcy będą mogli pokładać nadzieję na zwycięstwo? Czy to już zdecydowanie... ostatni taki bój szefa Platformy? Trzeba obiektywnie powiedzieć, że jest to zawodnik wagi ciężkiej. W Polsce jest najcięższej, absolutnie. I w Europie w sumie bardzo ciężko. A chociaż być może masa ciała o tym nie wskazuje. Natomiast jest to zdecydowany, jednoznaczny lider. I powiem tak, jeśli on ma bardzo dużo pozytywnego elektoratu, ale też ma bardzo dużo, podobnie zresztą jak Jarosław Kaczyński, negatywnego elektoratu. I trzeba powiedzieć uczciwie, że w polskiej polityce dla Donalda Tuska jest to bój ostatni. Jak go przegra, schodzi ze sceny politycznej. Jak wygra, rozumiem, gra otwarta, ale po porażce powinien się wycofać, tak? Tak jest, tak jest. Ale, panie proszę... decyzja nie należy do... Jasne, należy do Donalda Tuska. Donald Tusk to też nie jest taki wiekowy, ma 65 lat, jeżeli dobrze pamiętam, więc jeszcze może odczekać i znowu wrócić. To jeszcze różnie może wyglądać. Panie wójcie, a jeżeli o pana karierę polityczną i tą samorządową chodzi, no ale to w sumie też polityka, co jest trudniejsze, być wójtem czy być posłem w polskim Sejmie? Zdecydowanie być wójtem. Jeśli mogę sobie pozwolić na pewnego rodzaju żartobliwe powiedzenie. Proszę to dobrze zrozumieć. Ja znam nie wójta się wójta, tylko powiedzenie z wójtem. Tak, kiedy byłem wicewojewodą bydgoskim w latach 90., mówię, co oni w tej Warszawie na Wiejskiej wymyślają i każą nam to realizować. Mówię, trzeba tam pójść i się dostać. 20 lat byłem w polskim parlamencie, w Sejmie. Dzisiaj jestem wójtem z woli wyborców. Mhm. Dzisiaj niejednokrotnie mówię tak. Co myśmy przez te 20 lat tam wymyślali? Ale panie pośle, tak, jeżeli chodzi o taką codzienną też pracę, o wysiłek włożony w jeden i drugi zawód, powiedzmy, posła i wójta, to bycie wójtem jest faktycznie dużo trudniejsze, bardziej wymagające. Posłem to z moich obserwacji też wynika, że można być bardzo pracowitym posłem i można, nie wiem, dwa etaty spokojnie wypracować, ale jak ktoś chce, to może być posłem absolutnie leniem raz na dwa tygodnie albo trzy posiedzenia, a poza tym, jeżeli kampanii wyborczej nie ma, to absolutnie luz, prawda? Na stanowisku wójta chyba tak się nie da. Panie redaktorze, przede wszystkim w Sejmie, w parlamencie jest generalnie rzecz biorąc odpowiedzialność zbiorowa. Mhm. Oczywiście są głosowania imienne i wyborcy zawsze mogą nas z tego rozliczać. Natomiast wójt ma od Annasza do Kajfasza, od lewa do prawa, ma tyle różnych problemów, i tych dużych, i tych zwykłych ludzkich, codziennych. Wie pan, co ostatnio musiałem zrobić? Zamieniam się w słuch. Opowiem panu naprawdę historię. Jest godzina 10:30, niedziela. Okay. Wybieram się z żoną i z dzieckiem do kościoła na mszę świętą. Otrzymuję telefon od policjanta. Panie wójcie, ja pilnuję dwa owczarki, bo one tutaj wałęsały się po miejscowości. I co ja mam dalej zrobić? Niech pan spowoduje, żeby ktoś po nie przyjechał ze schroniska. Okazało się, że oczywiście przy pomocy pani sekretarz gminy załatwiliśmy, przyjechali. Ale co się okazało? Te owczarki porzucił obywatel sąsiedniej wsi po wczorajszej uroczystości. Przyszedł, proszę sobie wyobrazić, z nimi do kościoła. Na zwrócono mu uwagę, opuścił kościół z tymi psami i zostawił te psy. Co wójt zrobił? Jak wójt rozwiązał ten problem? Psami. Jeszcze raz podkreślam, przyjechali przy pomocy pani sekretarz, przedzwoniłem do niej, żeby przedzwoniła do schroniska i oczywiście przyjechali, wzięli ze sobą te psy, ale do mnie dzwonił policjant, który ich pilnował. No tak, to prawda, i to niedziela, 24 godziny na dobę. Czujność, panie wójcie, kiedy otwarcie nowego przedszkola i żłobka, które w Warlubie są budowane? Tak, to jest największa nasza w tej chwili inwestycja. Ja się bardzo cieszę, że radni jednogłośnie
poparli moją w ogóle koncepcję, bo początkowo miało być rozbudowywane stare przedszkole, 56-letni budynek. Ja uznałem, że nie ma co ładować publicznych pieniędzy, nawet tych z zewnątrz, w stary obiekt. Budujemy nowe przedszkole. Dzięki życzliwości jednego z mieszkańców kupiliśmy działkę i obiekt powinien być gotowy w grudniu tego roku. Pierwszy kwartał 2024 to jest na kompletowanie załogi, wyposażanie przedszkola i na zajączka wielkanocnego chciałbym dzieciom sprawić prezent w 2024 roku. Ojej, to też nie wiem, czy to przypadek, ale to wtedy wybory też się odbędą, chyba wiosną 2024. Czy wójt Warlubia będzie ubiegał się o reelekcję? No właśnie, to chcę podkreślić wyraźnie. Już na tych zebraniach wiejskich, które niedawno miałem, wyraźnie podkreśliłem, że nie będę się ubiegał o reelekcję. Wykonam zadanie, które na mnie w tej chwili ciąży i zgodnie z wypowiedzią klasyka powiem tak do pani przewodniczącej Rady Gminy. Melduję wykonanie zadania, w tył zwrot i do Śliwic, do Borów Tucholskich. Emerytura? Po prostu? Tak, zdecydowanie. Być może będę kandydował na radnego, ale to jest jeszcze czas. Bardzo panie pośle, panie wójcie, dziękuję za tę rozmowę, za to spotkanie. Miło było się po latach zobaczyć. Szkoda, że zdalnie, ale z Warlubia to kawałek. Mam nadzieję, że jeszcze serdecznie będzie okazja. Zapraszam do Warlubia. Panie redaktorze, serdecznie do Warlubia zapraszam, a z autostrady w Warlubiu jest zjazd. To mam nadzieję, że uda się pojawić, ale wcześniej jeszcze nie raz liczę na spotkanie i rozmowę. Panie pośle, bardzo serdecznie dziękuję, serdecznie pozdrawiam. Eugeniusz Kłopotek, wieloletni poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzisiaj wójt Warlubia był gościem Sedna Sprawy. Dobrego dnia. Radio Plus. Sedno Sprawy. A teraz zapraszam państwa na spotkanie z Kamilą Biedrzycką. Jej gośćmi startuje program Ekspres Biedrzyckiej. Dzień dobry Państwu w piątek. To jest program Ekspres Biedrzyckiej. Kamila Biedrzycka, witam i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Państwa gośćmi dziś pułkownik Andrzej Kruczyński, już za chwilę. Oczywiście o kwestiach związanych z Ukrainą będziemy rozmawiać, ale nie tylko. Wspomnimy również o rozbitej siatce szpiegowskiej Rosjan w Polsce, ale będziemy także wspominać wojnę w Iraku, dlatego że 20 marca dokładnie 20 lat mija od jej wybuchu. Co to zmieniło przez tych 20 lat? Jak zmieniło się NATO? Jakie wnioski zostały wyciągnięte po tej inwazji? O tym także z panem pułkownikiem mówić będziemy, więc zapraszam państwa na tę bez wątpienia ciekawą rozmowę. A drugą bez wątpienia ciekawą rozmową będzie dzisiaj spotkanie z posłami Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba i Dariusz Joński. Po godzinie 9.45 u państwa się zameldują dzisiaj tutaj u nas w studiu. Ale oczywiście zaczynamy od aktualności. Mamy wyrok w sprawie zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Stefan Wolimont został skazany za winnego zarzucanych mu czynów i skazany na karę dożywocia. Warunkowe zwolnienie będzie możliwe do nie wcześniej niż za 40 lat. Wyrok jest nieprawomocny i już w tej chwili wiemy, że wszystko wskazuje na to, że obrona oczywiście będzie się od tego wyroku odwoływać i już zapowiada apelację. Znamy termin przekazania polskich samolotów MiG-29 dla Ukrainy. Mówiło się ostatnio już o tym nieoficjalnie, że takie maszyny zostaną Ukraińcom przekazane. Dziś już wiemy, bo poinformował o tym prezydent Andrzej Duda, że zostaną one przekazane Ukrainie w najbliższych dniach. Tak to dokładnie brzmi i że będzie tych maszyn dokładnie 4. Wiemy też, że według premiera Mateusza Morawieckiego przekazanie ma nastąpić w ciągu 4 do 6 tygodni. I sprawa numer 3, związana dzisiaj z tym, o czym będziemy rozmawiać z panami posłami z Koalicji Obywatelskiej, czyli kwestia m.in. afery
w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Okazuje się bowiem, że przez nią firmy mogą stracić setki milionów złotych. Oczywiście mówimy o tych firmach, które wygrały konkursy w sposób uczciwy. One także nie dostały pieniędzy i okazuje się, że jeżeli umowy nie zostaną podpisane szybko, a zaliczki niewypłacone natychmiast, no to mogą iść do sądu i walczyć o odszkodowanie, domagać się według prawników co najmniej 633 milionów złotych. Na ten temat dzisiaj u nas w programie także, więc startujemy, zapraszam. Słów jeszcze kilka, drodzy Państwo, o wyroku w sprawie zabójstwa Pawła Adamowicza. Przypomnę, że prezydent Gdańska został zamordowany, można to nawet chyba nazwać egzekucją, podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, podczas Światełka do Nieba w roku 2019, więc mijają 4 lata od tej tragicznej śmierci. Wczoraj gdański sąd ogłosił wyrok w sprawie zabójcy prezydenta. Stefan Wilmont, bo właśnie o nim mówimy, sąd pozwolił na publikację zarówno wizerunku, jak i danych osobowych. Został uznany za winnego zarzucanych mu czynów. Kara dożywocia, to jeszcze raz Państwu przypomnę, warunkowe zwolnienie możliwe nie wcześniej niż po 40 latach. Obrona zapowiedziała już apelację, no ale bez wątpienia ten wyrok jest bardzo surowy, ale pani sędzia bardzo szczegółowo go wytłumaczyła, uzasadniała, stwierdziła, że Wilmont popełnił zbrodnie bez precedensu w historii Polski. Nie ma znaczenia, że będę miał przedłużony areszt, bo i tak wszyscy skończymy na oddziale terapeutycznym, gdzie ja będę panem doktorem. Tak powiedział Stefan Wilmont, który zresztą podczas ogłaszania tego wyroku niejednokrotnie uśmiechał się, żeby nie powiedzieć śmiał w głos, bo dokładnie tak to wyglądało. Rodzina Pawła Adamowicza, ani jego żona Magdalena, ani brat Piotr, ani rodzice, a właściwie matka, bo ojciec niestety tego wyroku nie doczekał. Nie doczekali się także przeprosin ze strony Stefana Wilmonta. No i okazuje się, że według biegłych może on odbywać karę w więzieniu, ale powinien przechodzić terapię. To jest bez wątpienia sytuacja, w której nie stwierdzono u oskarżonego, tak dokładnie brzmi ten komunikat, choroby psychicznej. Według biegłych w aktualnym na czas badaniu stanu zdrowia może on brać udział w toczącym się postępowaniu karnym i samodzielnie prowadzić obronę. Nie zachodzą okoliczności wskazujące na konieczność orzeczenia o umieszczeniu go w psychiatrycznym zakładzie zamkniętym. Stefan Wilmont nie jest chory ani psychicznie upośledzony i to jest właściwie najważniejsze i stąd taki, a nie inny wyrok. Motywacja oskarżonego zasługuje na szczególne potępienie. Stefan Wilmont, kierując się poczuciem krzywdy, w żaden sposób nie zadośćuczynił rodzinie także przeprosinami, więc no pamiętamy wszyscy ten koszmar, mamy w tej chwili jego finał, choć nie jest to koniec batalii sądowej dla rodziny Pawła Adamowicza niestety, bo jak wspomniałam, to jest wyrok nieprawomocny i obrona zapowiada w tej sprawie apelację. Co do myśliwców MiG-29, o tym za chwilę z panem pułkownikiem będziemy mówić. Przypomnę jeszcze tym z Państwu, którzy dołączyli do nas teraz. Prezydent Andrzej Duda podał termin przekazania tych 4 dokładnie maszyn. Wiemy, że to ma nastąpić w najbliższych dniach według prezydenta. Premier z kolei zapowiadał, że Warszawa przekaże Kijowowi myśliwce w ciągu 4 do 6 tygodni. Biały Dom zareagował bardzo szybko na te informacje ze strony Polski i stwierdził, że decyzja naszego kraju nie wpływa na kalkulacje Stanów Zjednoczonych w sprawie przekazania samolotów F-16. Bo pamiętamy dokładnie, że pojawiły się apele Ukraińców właśnie o F-16. Na razie nie ma woli ze strony państw NATO do przekazania tych maszyn właśnie. No i zdaje się to właśnie potwierdzać w tej chwili administracja amerykańska. Rzecznik Amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego powiedział, że decyzja Polski o przekazaniu MiG-ów 29 jest suwerenna i nie wpływa w żaden sposób na kalkulacje Stanów Zjednoczonych. Pytany, czy prezydent Biden rozmawiał na temat przekazania MiG-ów z prezydentem Andrzejem Dudą, stwierdził, że nie wie, czy taka rozmowa miała miejsce. I na ten temat także z pułkownikiem Kruczyńskim za chwilę rozmawiać będziemy. Piotr Borys, drodzy Państwo.
Poseł Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej żąda od Telewizji Polskiej usunięcia materiałów z jej serwisów internetowych, które naruszają jego dobra i prawa osobiste. Polityk domaga się publicznych przeprosin oraz wypłaty 100 tysięcy złotych na cel społeczny. Jeżeli do 20 marca TVP nie zareaguje na te postulaty, Borys zapowiada podjęcie kroków prawnych w celu odzyskania swojego dobrego imienia. Oczywiście wszystko, przypomnę Państwu, zaczęło się od wpisu pana dyrektora telewizyjnej agencji informacyjnej. Stwierdził, że rzekomo to poseł Piotr Borys z Platformy Obywatelskiej miał podać dane ułatwiające identyfikację syna jego partyjnej koleżanki Magdaleny Filix Mikołaja, który jak Państwo wiedzą, no, w kontekście pedofilii i toczącego, a właściwie zakończonego już śledztwa, popełnił samobójstwo. Prawdopodobnie oczywiście z tego powodu. Pogrzeb odbył się kilka dni temu, no ale to nie sprawia, że funkcjonariusze TVP odpuszczają temat. W tej chwili wiemy, że zrobiono wydanie specjalne w tej sprawie. Na paskach informacyjnych można było przeczytać, że to Platforma Obywatelska jest bezpośrednio odpowiedzialna za te śmierci. Wykorzystuje ją do celów politycznych. Najbardziej oberwał właśnie, przepraszam za potoczność sformułowania, Piotr Borys. Na przeprosiny, przypomnę, czeka do 20 marca. Inaczej będzie się domagał właśnie przeprosin sądowo i dodatkowo 100 tysięcy złotych na cel społeczny. I teraz jeszcze informacja o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, bo tu rzeczywiście sytuacja zaczyna się zagęszczać, delikatnie mówiąc. Pytanie jeszcze, jakie informacje wypłyną w kontekście rozmaitych afer w NCBiR. Ja tylko Państwu przypomnę, że w tej chwili właściwie politycy Zjednoczonej Prawicy uznają tę sprawę za zamkniętą. No bo twierdzą, że jest dymisja pana ministra Żalka, więc to jest odpowiedzialność polityczna. A tak właściwie to przecież kompletnie nic się nie stało, ponieważ pieniądze nie zostały wypłacone, nie wpłynęły na konta. No tylko problem polega na tym, drodzy Państwo, że wiele firm złożyło swoje wnioski o dofinansowanie w sposób zgodny z prawem, w terminie, posiłkując się także rozmaitymi argumentami dotyczącymi tego, dlaczego to właśnie ich przedsiębiorstwo ma dostać dofinansowanie z tych programów. Wszystko zostało legalnie klepnięte, no ale w związku z tą aferą nawet te firmy nie otrzymały pieniędzy, co oznacza dla ich funkcjonowania naprawdę potężne problemy. I teraz pojawia się pytanie, co dalej, co w związku z tym? No bo mieli już obietnicę tego, że te pieniądze wpłyną. Mieli w związku z tym już plany inwestycyjne i rozmaite inne dotyczące wykorzystania tych pieniędzy właśnie. No i nic, no i pieniędzy nie ma ze względu na to, że ktoś postanowił swojemu koledze klepnąć wniosek o 126 milionów. Złotych. Szerzej Państwo na ten temat dzisiaj opowiedzą panowie posłowie, bo oni zajmują się tym od miesięcy tak naprawdę. No ale prawnicy dziś już nie mają wątpliwości. Przypomnę Państwu, że prawdopodobnie firmy, które nie otrzymały umów i nie otrzymały wypłaty zaliczek, będą chciały iść do sądu po odszkodowanie. Koszt realizacji tych wszystkich projektów wraz z dofinansowaniem to miało być 1 147 milionów złotych. Firmy będą mogły domagać się w związku z tym 633 milionów złotych. I kto ewentualnie za to zapłaci? Pan, pani, ja i my wszyscy. Taki mamy klimat. Pan pułkownik Kruczyński, już za chwilę u nas w studiu, zapraszam. Rakieta! Ракета!
Państwa gościem pułkownik Andrzej Kruczyński, Instytut Bezpieczeństwa Społecznego, były oficer jednostki Grom. Dzień dobry, panie pułkowniku. Dzień dobry. Zaczynamy od migów 29, bo wiemy już, że w najbliższych dniach według prezydenta, w ciągu 4 do 6 tygodni według premiera, 4 maszyny mają zostać przekazane Ukrainie. Pierwsza myśl, 4, to bardzo niedużo. Od czegoś trzeba zacząć, druga myśl, także myślę, że dobry początek. Tylko ja byłbym też daleki może od informowania, zwłaszcza tą drugą stronę, tak, Federację Rosyjską, co się kroi, co będziemy wysyłać, jaki sprzęt będziemy wysyłać. Ja bym to zrobił już po fakcie, to jest to chyba taka najlepsza metoda. Jakby migi trafiły, nie wiadomo czy 4, czy 44, może nie 44, ale może kilkanaście. Jakby się sprawdziły tak w przestrzeni powietrznej, jakby może było z tego po prostu tak sprzętu całkiem niezłego na tym polu walki skorzystać. Także może w taki sposób, a my ciągle wyprzedzamy fakty, my mówimy tak, jaki sprzęt będzie, kiedy będzie, gdzie się szkolą po prostu tak ludzie. No nie wiem, trzeba też wprowadzać może jakąś lekką dezinformację. Może nie wszystkie informacje, które wypływają od nas, są wiarygodne, są po prostu tak prawdziwe. Tutaj na tym polu można zagrać. Jest naprawdę wielki wachlarz możliwości, żebyśmy tutaj coś zrobili. Nie my, ale służby, tak? Prasowe, inne. Także wykorzystajmy to do granic możliwości. Jeżeli nie potrafimy, to może spytajmy się kogoś, kto ma więcej doświadczenia pod Panie tym kątem. Zapytam pana wprost. Skąd ten brak dyskrecji, o tak to nazwę? No to jest też dobre pytanie. Ja myślę, że tak. No wiele osób na tych takich eksponowanych stanowiskach kiedyś przychodziło przynajmniej takie szkolenia. To były takie kursy na terenie Akademii Obrony Narodowej, na terenie obecnie tak aż woju, żeby nawet laika, z całym szacunkiem dla cywila, ale dać mu taką pigułę informacji, co jest ważne, jakie są reguły gry, jakie są zasady postępowania, co może powiedzieć, co nie może powiedzieć, no bo nie każdy musi być tak mistrzem świata, ale przygotować do pewnych miejsc, pewne osoby, żeby po prostu nie popełniały kardynalnych błędów. A nawet jak bardziej, że prezydent popełni ten błąd, tak pan to rozumiem, interpretuje, a teraz moje dopowiedzenie, no po raz kolejny, bo on przecież na którymś ze spotkań międzynarodowych informował o w ogóle zasobach polskiego wojska. Pamięta pan o tym? Gdzie, co jest rozmieszczone, że tam tego jest za mało, tego to mamy tylko tyle, no też wszyscy bardzo mocno krytykowali tutaj w kraju taką postawę, jakby nie było zwierzchnika sił zbrojnych. To nas dziwi, to nas szokuje. Ja myślę, że jest taka cicha rywalizacja między ministrem obrony narodowej a prezydentem, bo prezydent jest z natury rzeczy zwierzchnikiem sił zbrojnych. Tutaj nie ma żadnej tak dyskusji, kto jest ważniejszy, ale tutaj panowie próbują tak wyjść przed szereg i coś wcześniej powiedzieć. Nawet jak coś mamy, to kto pierwszy, ten lepszy, jakby nie wiem, cały splendor spłynął na jedną czy na drugą osobę. I pomoc Ukrainie schodzi na drugi plan, prawda? Bo na pierwszym zaczyna być PR znowu. No PR, bo tutaj jedni walczą tak o może tak utrzymanie władzy. Też prezydent musi mieć jakiś pomysł na życie, jak prezydentura się skończy, no chce się pokazać pewnie z dobrej strony, to będą takie ostatnie tak momenty, miesiące, lata, żeby pokazać się z jakiejś dobrej strony, pewnie pomysły jakieś ma na siebie, tak, co będę robił, jak będę funkcjonował. Także no, próbuję tutaj zaskarbić sobie tak łaskę społeczeństwa nas. No i teraz przejdźmy do clou. Zostawmy polityków i zajmijmy się tym, co najważniejsze. Czy pana zdaniem przekazanie tych 4 migów 29 w realny sposób wpłynie na sytuację Ukrainy? Czy to jest na razie tylko symbol i taki początek dobrego? No bo trudno przewidywać, że 4 myśliwce w jakikolwiek sposób zmienią sytuację na froncie, chyba że się mylę. Nie, myślę, że to jest początek dobrego. Na pewno gest znaczący. Może to jest kropla w morzu potrzeb, ale niech będzie. Jeżeli od nas pójdzie kilka maszyn, z innych kierunków też pójdzie kilka maszyn. Gdybyśmy to wszystko zebrali do jednego wora, no to będzie tak, tych maszyn jest więcej. Tylko też pytanie, tak, co z pilotami, bo też muszą być przygotowani. No pilota szkoli się trochę... Do migów to oni są przygotowani. Tak. Do F-16 tam muszą się szkolić. No okej, ale mimo wszystko byli przygotowani pewnie tymi zasobami, które dysponowali tak u siebie. Jeżeli stan tych migów się drastycznie tak powiększył, no to też nie będzie takie proste. Ile możemy pracować, tak? Ileś tam godzin, tak? To nie jest tak, że pilot miga będzie siedział tak kilkanaście godzin w samolocie. On musi też odreagować, on musi tak odpocząć, no bo to jest naprawdę bardzo skomplikowana tak operacja. Sam sprzęt jest niesamowicie cenny, a gdybyśmy położyli na szali wyszkolenie pilota, no to jest kosmos. Wyszkolenie rasowego komandosa to kosztuje kosmiczne pieniądze, bo czasem dostawałem takie pytania, no to zawsze odpowiadam, że wyszkolenie pilota to nas po prostu bije na głowę, to jest kilkanaście razy po prostu więcej. Jakby ktoś to przeliczył na pieniądze, to naprawdę pieniądze są kosmiczne, czyli o tych ludzi trzeba dbać, trzeba szanować. Trzeba zapewnić im komfort, a nawet jakby coś się stało, to trzeba ich odzyskać z pola walki, bo i takie rozwiązania w cywilizowanym świecie są. Gdyby Biały się musiał katapultować. Został zapytany o decyzję Polski w sprawie przekazania migów i wiemy, że
Rzecznik Amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego powiedział, że decyzja Polski o przekazaniu, ja tutaj dokładnie cytuję, Ukrainie myśliwców MiG-29 jest suwerenna i nie wpływa na kalkulacje Stanów Zjednoczonych dotyczących dostaw samolotów F-16. Do tej pory wszystko jest jasne, oczywiste, zostawiamy, idziemy dalej. Pytany już, czy prezydent Biden rozmawiał na ten temat z prezydentem Andrzejem Dudą, pan rzecznik stwierdził, że, tutaj cytat, nie wiem, by taka rozmowa miała miejsce. Czy ona powinna, pana zdaniem, mieć miejsce w ramach sojuszu dotycząca przekazania, no jednak i wejścia tej wojny na trochę inny etap jednak mimo wszystko? Powinno być to konsultowane z Białym Domem? Czy my jako członek NATO mamy prawo taką decyzję podejmować samodzielnie? Myślę, że ja laik, ale odpowiem, że na pewno nie na tym poziomie. No trudno, żeby prezydenci rozmawiali o pojedynczych sztukach, tak, czy przekażemy, czy nie przekażemy, ale jest sztab ludzi, są osoby kompetentne na niższych poziomach, to powinno być dograne, doprecyzowane i jeżeli jest zgoda po jednej, po drugiej stronie, w koalicji, w Unii Europejskiej, w NATO, jesteśmy przygotowani, to możemy taki komunikat nadać, ale też ustalamy, kiedy ten komunikat nadać, w jakiej formule, kto to ma zrobić, przy jakiej okazji to ma zrobić, bo będą tak pojawiały się strzępy informacji. Tutaj ktoś zadeklaruje coś tutaj, każdy sobie taką rzepę będzie skrobał. No hello, my jesteśmy w strukturach NATO, w sojuszu wielkim, poważnym, najpoważniejszym na świecie. Szanujmy się, no i bądźmy poważni. Ale pana zdaniem ta decyzja była skonsultowana z administracją amerykańską, czy nie? Nie mam bladego pojęcia, ale podejrzewam, że jak nie pierwsza i nie ostatnia, ktoś się wyrwał prawdopodobnie tak przed szereg. Może coś się dowiemy tak w najbliższych dni, bo temat będzie, podejrzewam, że jeszcze no, omawiany i jakieś chyba sprostowania. Podejrzewam, że pojawią się w tej materii. Prezydent Czech wypowiedział się w kontekście właśnie tej współpracy, o której pan wspomniał i takim dogadywaniu się, rozmawianiu, nie mówię o negocjacjach, ale informowaniu się po prostu wzajemnie jak partner partnera w ramach sojuszu. Ma on przyjechać z wizytą do Polski, mówię o prezydencie Czech Petrze Pawelu i on powiedział, inaczej, odpowiedział na pytanie, z jakim przesłaniem przyjeżdża do nas, mówi tak, korzystajmy częściej ze zdrowego rozsądku. Nie usztywniajmy się w swoich procedurach, bądźmy bardziej elastyczni i chętniej szukajmy wspólnych rozwiązań w naszych wspólnych interesach. Jest wiele cząstkowych interesów, które czasami uważamy za kluczowe, ale tak naprawdę lepiej byłoby od czasu do czasu, gdybyśmy poszli na pewne ustępstwa na rzecz większego celu. To też jest bardzo znamienne. No, pełna zgoda. No, piękne słowa. Także myślę, to jest że takie delikatne w języku dyplomatycznym powiedzenie, Polska gra na siebie za bardzo. Myślę, że tak. Także prezydent Czech ma trochę doświadczeń troszeczkę różnych. Także myślę, że jego wiedza na tematy, zwłaszcza militarne, jest naprawdę całkiem niezła. My musimy pamiętać, że w Czechach pani Albright zrobiła naprawdę niesamowitą robotę. I to, co robili Czesi, kiedy oni wyjeżdżali, kiedy szkolili się z najlepszymi już na początku lat 90. Także wbrew pozorom, ale Czechów powinniśmy traktować jako naprawdę rasowego partnera, bo realia znają, na świecie naprawdę znają, są wyszkoleni w różnych tutaj, pod różnym kątem i warto z nimi współpracować, bo to know-how właśnie Czechów jest niesamowity. Także posłuchajmy, no, słuchajmy siebie nawzajem, no, słuchajmy siebie nawzajem i to nad tym ktoś powinien panować, a to u nas no, troszeczkę wygląda dziwnie, mówiąc delikatnie. My co kilka tygodni też poddajemy do dyskusji jakieś rzeczy, o których nie powinniśmy w ogóle z natury rzeczy rozmawiać. To powinno być naprawdę poukładane, bo są ludzie odpowiedzialni za pewne tematy, tylko coś się wymyka spod kontroli, jest no, jakaś nieszczelność. Powinno być tak, że premier mówi jedno, prezydent mówi drugie, premier mówi 6 tygodni, no to jest 1,5 miesiąca. Prezydent mówi najbliższe dni, no to się wszystko nie zgadza ze sobą, jeżeli chodzi o taki przekaz medialny, który też jest bardzo ważny. Ważny, no społeczeństwo oczywiście też czeka na informacje, bo chcemy wiedzieć, co się dzieje, bo jesteśmy tym żywotnio zainteresowani. Myślę, że rozstrzygnięcia niebawem zapadną tutaj u naszych sąsiadów. To jest kwestia tak tygodni, miesięcy, myślę, że najpóźniej i to te miesiące, te tygodnie będą naprawdę kluczowe. To, co uda się odbić tak stronie ukraińskiej, bo takie są oczekiwania, oni się na pewno tego przygotowują, tak i mentalnie, ale czekają na dogodny moment. Zwróćmy uwagę, co się dzieje po stronie ukraińskiej. Tam nie ma jakichś haseł, tam nie ma jakichś tak dwóch głosów po prostu tak. Nie mówi minister tak obrony narodowej, nie zaprzecza prezydent albo po prostu odwrotnie, tylko tam jest przygotowana, przyjęta strategia i powoli, spokojnie to wszystko realizują i przyjdzie taka godzina W, jak coś się zacznie dziać, ufam, że będzie się działo, że będzie to poukładane i zdziwimy się tak,
jak pójdą tak ławą i odzyskają przynajmniej większość tak terytorium, które tak utracili. Nie pytam teraz wyłącznie o te cztery polskie migi, ale rozumiem, że, no bo już wiem, że Słowacja chociażby zapowiedziała też przekazanie. Rozumiem, że jeżeli tych maszyn będzie więcej i one wkroczą do boju w cudzysłowie, to pana zdaniem to może być taki moment przełomowy tej wojny. Znaczy bez dwóch zdań, no wszystko jest ważne. Czołgi są ważne, wozy bojowe są ważne. No, ale z tym mamy już do czynienia. Tak, mamy, ale jak mówimy o współczesnym konflikcie, to też musi być wsparcie po prostu z powietrza. Mm-hmm. To są większe możliwości. Raptownie takie samoloty mogą się po prostu pojawić, także nam się tutaj poszerza pole działania. Jesteśmy bardziej skuteczni, jesteśmy bardziej sprawni. Aspekt psychologiczny też nie należy po prostu wykluczyć, bo on jest niesamowicie tak cenny. Także to ma na pewno kluczowe znaczenie. Kiedy mówiliśmy tak na temat amunicji do kałasznikowa, to mówiliśmy na temat amunicji do kałasznikowa. Kiedy tak granatnika, które potrafią tak razić czołgi, mówimy o czołgach. Następny element to już jest tak, to są samoloty. Może tematem drugim to będą śmigłowce. Temat jest w jakiś dziwny sposób pomijany. Ja bym jednak zaczął od śmigłowców, tak? Bo według mnie, może się mylę, ale w tej chwili chyba są bardziej potrzebne śmigłowce do przerzutu, do transportu tak rannych z pola walki. Można je świetnie po prostu wykorzystać, tylko też żeby były śmigłowce, to musi być ochrona tych śmigłowców. Jeżeli są, mówię o wozach bojowych, o czołgach, to czołg też trudno wysłać na pierwszą linię frontu, jak on nie ma wsparcia z góry takiego rasowego tak śmigłowca, który będzie też i dbał o jego bezpieczeństwo. To wszystko się po prostu tak zazębia. No, tak współcześnie się walczy na takim klasycznym polu walki. No, Ukraina może nie jest klasycznym polem walki, bo tam są okopy i brakuje jeszcze takich rozwiązań, no, szytych na miarę XXI wieku, takich książkowych czy akademickich, tak? Ale wcześniej czy później to raczej dojdziemy do tego momentu, że jak wytoczą armaty, to będą przygotowani naprawdę na wiele wariantów i zabezpieczą siebie, bo bronić się jest się łatwiej, to co pokazują, jakie są straty Federacji Rosyjskiej, ale jak przyjdzie moment ataku, to oni będą w tej niekomfortowej sytuacji, bo trzeba będzie nadstawiać głowę, trzeba będzie ryzykować i żeby zaryzykować, no to ryzyko trzeba ograniczyć do minimum, bo zasoby ludzkie są ograniczone. To nie jest tak, że zginie ileś tam tysięcy osób i w ich miejsce przyjdą następni. Proces szkolenia trwał ładnych parę miesięcy, on trwa permanentnie, także siłę żywą trzeba szanować, żołnierza trzeba szanować, bo będzie potrzebny. Będzie potrzebny na polu walki, będzie potrzebny do odbudowy Ukrainy, bo i taki wariant już jest rozważany, dyskutowany. Kto ma to robić? A propos szanowania żołnierzy i takiej tej siły ludzkiej, panie pułkowniku, temat bardzo trudny, natomiast no, trzeba do niego wracać i zadawać też sobie to pytanie, a być może nawet podawać w wątpliwość decyzję Wołodymyra Zełenskiego. Chodzi mi o Bachmut. Wiadomo, że jest to miasto symbol, wiadomo, że ma ogromne dla Ukraińców znaczenie, ale wiemy też, jak wielu z nich tam ginie. Zełenski przez cały czas utrzymuje konieczność obrony Bachmutu. I ci chłopcy tam po prostu jeden po drugim giną i wielu twierdzi, że prezydent tak bardzo kładąc nacisk na obronę Bachmutu, trochę przestaje się liczyć z ludźmi po prostu. Czy pan się zgadza z taką opinią, że Bachmut można by było odpuścić, żeby uratować większą liczbę ukraińskich żołnierzy, którzy przydadzą się jeszcze bardziej w innym miejscu? Nie zgodzę się. Moim skromnym zdaniem nie. Wygląda to inaczej. Z pełną świadomością prezydent ma świadomość tego, co tam się dzieje. Tak. Są ofiary. Tylko też spójrzmy na tą drugą stronę. Ile procentowo ofiar jest więcej po stronie rosyjskiej, tak? Idą tam rzeczywiście ławami, tak? I są po prostu wycinani niemalże w pień. Nawet prezydent powiedział, czy ktoś ważny w Stanach Zjednoczonych, że to jest autonomiczna decyzja będzie Zełenskiego, czy się wycofać, czy się nie wycofać. Na niego nikt nie będzie wpływał. To są oczywiście ciężkie decyzje. To są niesamowicie tak decyzje, które obciążają, ale jest jakiś ukryty sens, cel. Trudno w tej chwili. Pan jest pewny, że z jakiegoś powodu to robi, mimo takich strat ludzkich. Bez dwóch zdań. Może to, że rzeczywiście mają przewagę i potrafią zneutralizować tak duży procent właśnie tych, którzy atakują. Może jak ich tam neutralizują, jak ich tam wiążą walką, to może nie są do wykorzystania na innych takich odcinkach frontu, bo to też jest kluczowe po prostu takie znaczenie. Front ma ładnych paręset kilometrów i nie sposób tak wszystko obstawić i na każdym kilometrze, żeby toczyły się po prostu tak walki. Także wbrew pozorom, no tam już jest, to miasto nie istnieje. Także tam jest gruzowisko. Także jak to się będzie pana zdaniem w najbliższych dniach, tygodniach rozwijało wokół Bachmutu, w Bachmucie? No dobre pytanie. Myślę, że jeszcze chyba będą na tych pozycjach rzeczywiście tam, bo potrafią się bronić, bo mają wsparcie, mają zabezpieczenie, mają czym się tak odgryzać, ale wszyscy czekamy, to co mówiłem kilka minut wcześniej, na jakąś kontrofensywę. Ona na 100% będzie. Nie wiem, czy akurat w tamtym rejonie, ale ona będzie i ufam, że będzie skuteczna
szybka, dobra. Jak pamiętam, jak my się dobrych kilka tygodni temu widzieliśmy, to rozmawialiśmy na temat planowanej kontrofensywy Rosjan. No tak. I co? A, no, ona trwa, no w takiej... Ale to nie jest na taką skalę, na jaką się spodziewaliśmy, no nie, prawda? Tak, to, że rzucili dziesiątki tysięcy osób, ale jak żołnierz nie jest niewyszkolony, słaby, morale pod zdechłem, po prostu tak psem, takie są. Druga strona... No morale ma niesamowite, bo walczą tak o siebie, o swoje rodziny, tak, o byt. To jest dla nich być po prostu albo nie być. Dyskutowaliśmy kilka razy na ten temat. Prezydent, tak, niesamowity wzór do naśladowania. Mimo tych ciężkich decyzji, ja go widziałam na żywo. To nie jest gra aktorska, tak? Można powiedzieć, że on... Na pewno mu pomaga, ale to akurat nie jest żaden zarzut. No, ale kiedy poważna rozmowa, merytoryczna rozmowa, kiedy łza się pojawia wokół, to się po prostu pojawia wokół, bo to są decyzje, które bardzo go tak obciążają, ale ryzykuje, bo musi ryzykować. On jest tutaj tym najważniejszym takim graczem, po konsultacjach oczywiście z innymi. To nie jest tak. Przecież w NATO codziennie trwają takie gry, tak, komputerowe, tak. Różne scenariusze są rozważane. Realne scenariusze, także cały sztab ludzi pracuje nad tym, tak, jak zaatakować właśnie Federację Rosyjską, jak to zrobić skutecznie. To nie jest tak, tylko know-how Ukrainy, oczywiście mają dużo doświadczeń. Jak się wojna skończy, miejmy nadzieję, że niebawem, to Ukraina, może pani wiedzieć lub nie, ale będzie najlepszą armią tutaj w Europie. I nie będzie członkiem NATO. To jest paradoks. To będzie doświadczenie po prostu bojowe, sprzęt, po prostu know-how. Oni będą wiedli po prostu prym. To, co mówiliśmy, do nich będą jeździli po lekcje, tak, jak się współcześnie walczy, bo tam jest kilkanaście elementów, pojawiło się nowych i będą szkolić po prostu innych z wojskami NATO włącznie. Panie pułkowniku, to teraz a propos jeszcze Bachmutu, na myśl przychodzi natychmiast wątek związany z grupą Wagnera. No bo tutaj się dzieje, bo wiadomo, że grupa Wagnera, Jewgeniego Prigożyna, była wysłana do tego, żeby no, głównie Bachmutem się zająć, w cudzysłowie. No i okazuje się, że jest problemik, no bo z jednej strony Ukraińcy po prostu rozbijają grupę Wagnera, a z drugiej strony pojawiły się jakieś informacje, że to Putin chce dobić grupę Wagnera. O co tam chodzi? Ja myślę, że grupa Wagnera już jest zdobita. Raczej się nie podniosą po prostu stratach, po morale. Jak wrócić tak do siebie i werbować innych? Na jakiej zasadzie? No, no walczyliśmy i po prostu nas tutaj rozszalpali. Byliśmy po prostu tak beznadziejni. No ale jak ma się kryminalistów, bandytów po prostu, to jak można stworzyć wytrawnego po prostu tak gracza? Wytrawnego gracza? No nie da się. Po prostu tak nie da się. Także profesjonalny żołnierz to jest naprawdę ciężka, mozolna praca. To są szkolenie, to jest po prostu motywacja. Zdrowy rozsądek. No my mówimy o zbrodniach. Przecież te zbrodnie, które są tam popełniane codziennie, no to jest no, drama. Czyli jak można współcześnie walczyć na polu walki? Oni z tyłu głowy muszą mieć to, żeby przeżyć, żeby przetrwać, żeby logistyka im cokolwiek dała. I trzecia myśl, co będzie, jak ta wojna się skończy w takim czy w innym wydaniu. Mamy nadzieję, że w wydaniu pozytywnym dla Ukrainy. Ręka sprawiedliwości ich dopadnie. Prezydent mówił dwa dni temu, trybunały będą powoływane, dowody są zbierane. Dowodów jest od groma i jeszcze trochę. Tak? To nie są lata, 100 lat temu, że są nagrania. Sami siebie tak nagrywali, robili zdjęcia, to krąży w internecie. No dobrze, tylko o co chodzi z tym konfliktem między Putinem a Prigożynem? No bo ten konflikt bez wątpienia jest. On toczy całą tę sytuację i wiemy, że amerykański think tank, czyli Instytut Studiów nad Wojną, no właśnie mówi o tym, że jest jakiś rzekomy spisek Kremla właśnie wymierzony w grupę Wagnera. Trudno mi się odnosić do tej sytuacji, ale pewnie coś na rzeczy jest. Coraz więcej w otoczeniu ta Kremla osób jest zniesmaczonych, bo widzą, że im się grunt pod nogami tak pali. Ja jestem zdziwiony, że jeszcze nie było... Po prostu Putin wycina wszystkich, którzy są odpowiedzialni poniekąd za jakąś porażkę. No wcale się, tylko jak będzie wycinał, no to kto będzie w miejsce tych, którzy mają zarządzać, dowodzić, jak to jest któryś już sort z kolei, tak? Ci się nie sprawdzili, Wagnerowcy się nie sprawdzili. Do jakich zasobów ma sięgnąć, tak? Do zasobów, nie wiem, jakichś totalnie tak archaicznych. No nie da się. Pierwszych, najlepszych graczy wysłał do boju, oni polegli, no to tym bardziej tak, ufamy, że następni jak się zjawią będzie jeszcze gorzej i oby tak było, tak? Oczywiście gorzej dla Rosjan. Ostatnio bardzo szerokim echem odbiła się wypowiedź Marii Zacharowej, czyli rzeczniczki rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, która powiedziała, potem oczywiście wycofywała się z tych słów, no ale to oczywiste, no ale wymknęło jej się na jednym ze spotkań, że Putin stracił kontrolę nad przestrzenią informacyjną w Rosji i to nie tylko nad przestrzenią informacyjną. Czy pan uważa, że rzeczywiście fakty, o nich rozmawiajmy, wskazują na to, że Putin traci kontrolę?
Ale to nie ma szans, żeby jakąkolwiek kontrolę ma. On może kontrolować, nie wiem, kilka osób, mm-hmm. ale to jest wykonalne. No, jedna osoba, choćby nie spał, nie wiem, 24 godziny na dobę i próbował, nie wiem, z kim się spotykać. Przecież przed wojną go oszukiwali, wciskali mu ciemnoty. Teraz też pana zdaniem go oszukują? Bez dwóch zdań. No może nie w takim tak wymiarze, bo może to próbuje sprawdzić, ale on był przekonany, że rzeczywiście, jak ta ofensywa ruszy, jak zaatakujemy na czterech kierunkach, to po paru dniach no, Ukraina się podda, prezydent Ukrainy ucieknie tak i będzie fantastycznie. Czyli został wprowadzony w błąd, ale jego doświadczenie też powinno mu mówić, no powinien też mieć troszeczkę przyzwoitości i oceniać sytuację. Łukin przyzwoitości, panie pułkowniku. No, trochę po świecie i tak jeździł, bywał, no i jak ktoś mu legenduje, no ale no, można legendować, ale deklaracje nie zmienią rzeczywistości. No może rzeczywiście uwierzył w to, co sam mówi, w to, co sam każe robić, sam padł ofiarą tych manipulacji. Chyba uwierzył w nieumylność swoją i w to, że armia jest niezwyciężona. Panie pułkowniku, to jeszcze zostawmy teraz kwestię Ukrainy, chociaż nie do końca, bo ona pewnie będzie elementem pańskiej odpowiedzi. Za chwilkę minie 20 lat, dokładnie 20 marca, od wybuchu wojny w Iraku, w której my jako kraj także uczestniczyliśmy w ramach sojuszu i wsparcia wojsk amerykańskich. Co się zmieniło pana zdaniem przez tych 20 lat, jeżeli chodzi na przykład o samo funkcjonowanie NATO? Bo myślę, że bardzo dużo. No, każdy konflikt zbrojny tak daje nam, wyciągamy pewne wnioski. Ja tam byłem na samym początku wojny. Myśmy też atakowali ten pierwszy cel na wodach Zatoki Polskiej. Dowodziłem tą akcją zdobycia, nie dopuszczenia do wysadzenia platformy przeładunkowej. Tam było naprawdę mnóstwo doświadczeń. Myśmy z każdego roku, z każdej misji pisali raporty. Te raporty były analizowane. One przekładały się na temat sprzętu, na temat zabezpieczenia, co się sprawdza, co się nie sprawdza, jak sprzęt po prostu można modyfikować, jak działać współcześnie na polu walki. No bo tam był potężny poligon doświadczalny. Przepraszam, że to powiem, ale tak było. Także analiza tego wszystkiego, także te rozwiązania. Ta strategia żyje, tak, taktyka żyje. Także Ukraina będzie pokazywała swoje też potrzeby, które tam rzeczywiście pokazały się. Ale no, to był potężny poligon doświadczalny. I nie tylko Irak, tylko też i Afganistan. Także uczy się, konflikt zbrojny polega na tym, taki współczesny, nieważne czy teraz, czy kilkanaście, czy kilkadziesiąt lat temu, że zużywa się starą amunicję, no bo to jest norma, i testuje się też nowe rozwiązania, nawet po cichu. I tutaj obie strony, tak, i Rosjanie, i Ukraina testuje nowe rozwiązania. Ukraina też ma drony, które potrafią się zapuścić kilkaset po prostu kilometrów i zrobić tak zamieszanie. Także tak to wygląda. Kończąc ten wątek tego Iraku, to myślę, że w Iraku też mieliśmy oczekiwania takie, po co myśmy tam byli, bo koalicja, żeby pomagać NATO, żeby współdziałać. Przepraszam, wejdę w słowo, bo to jest 18 lat wojny. To jest prawie 170 tysięcy ofiar śmiertelnych. To są 2 biliony dolarów kosztów. Pan jako uczestnik tej wojny dziś potrafi odpowiedzieć na pytanie, czy było warto? No bo wiadomo, że później powody, dla których George W. Bush no, wydał ten rozkaz ataku na Irak, są nie do końca tak jasne, jak mogły się wydawać w roku 2003. Pana zdaniem to był błąd, czy nie? Prawdopodobnie tak, no, skoro nie było twardych dowodów z perspektywy czasu, no, jesteśmy tak mądrzejsi o pewne doświadczenia, ale skoro tak, są komisje, sprawdzają i mówią rzeczywiście, że jest broń ta chemiczna i trzeba to zrobić, no to no, kto ma to postawić znak zapytania, tak? Wykonawca? My wykonujemy po prostu tak rozkazy. Tam jeszcze była kwestia też odbudowy Iraku. No, mieliśmy zaistnieć jako Polacy, bo tam duży tak, procent naszych żołnierzy się rzeczywiście przewijał przez ładnych parę lat i były ala gwarancje, że też będziemy Irak odbudowywać i nic z tego nie wyszło. Za chwilę będziemy rozmawiać prawdopodobnie na temat odbudowy Ukrainy. To będzie gorączka złota. Jeżeli ten temat też byśmy spieprzyli tak, biorąc pod uwagę nasze zaangażowanie, to co robiliśmy, jesteśmy trzecim krajem tak w Europie, który daje sprzęt, jak tutaj się nie odnajdziemy na tym polu, jak ktoś nas po prostu jeszcze pominie w tym wszystkim. I Francuzi będą jak zwykle największymi udziałowcami tej odbudowy. Tak, czy Niemcy. Jak my się będziemy kłócić, kto co ma po prostu zrobić, już trzeba na ten temat rozmawiać. Ukraina ten wątek podejmowała już w tamtym roku, że przyjdzie do takiego momentu, tak, do odbudowy i tu myślę, że powinniśmy tutaj wieść po prostu prym, tylko do tego trzeba się przygotować. Trzeba zgromadzić zasoby finansowe, koncepcje, jak to zrobić. Niestety na razie nic nie wskazuje na to, żeby takie przygotowania trwały, ale być może my po prostu o nich nie wiemy. Więc trzymajmy kciuki za to, żeby rzeczywiście to działo się gdzieś tam w zaciszu gabinetów. Panie pułkowniku, na koniec jeszcze chciałam pana zapytać o Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która zatrzymała 9 szpiegów. Informacja była Rosjanie. Okazuje się, że wśród zatrzymanych nie ma Rosjan.
No myślę, że nawet jak mocodawcami są Rosjanie, no to kogoś po prostu tak przekupili, kogoś tak może zmusili do jakiejś tutaj współpracy. No, nie sztuką... Mieli być werbowani przez rosyjski wywiad wojskowy, nie byli Rosjanami, oczywiście opłaceni. Tylko o czym świadczy ich obecność tutaj? Bo to pewnie nie jest jedyna taka grupa. Ja myślę, że to jest wierzchołek reguły lodowej. Oni zawsze byli, tak, że to nie pojawili się jak wybuch konflikt na Ukrainie, tylko myślę, że od wielu lat po prostu są, bo Polska jest takim no, głównym tutaj miejscem, gdzie parę rzeczy się dzieje i chcą nadzorować to wszystko. Także agencja wywiadu pod tym kątem powinna czuwać, tylko nie sztuką zatrzymać się z kogoś, ale udowodnić to coś. Ja mam nadzieję, że oni byli tak obserwowani przez miesiąca, może tygodnie, że jest materiał dowodowy, że jest pokazana cała taka siatka, czyli nić po prostu połączeń, kto z kim się kontaktował, komu przekazywał takie informacje. Także trzymamy kciuki. Sztuką właśnie służb jest uniemożliwić coś na etapie planowania, czyli tak jak był ten przykład, tylko no przykład mamy konflikt kilkanaście miesięcy, mamy sukces, może były wcześniejsze sukcesy, może o tych sukcesach nie wiemy, ale tylko teraz chciałoby pytanie. Się więcej. Znów z perspektywy totalnego laika, proszę mi wybaczyć, jeżeli to pytanie będzie infantylne, ale no, muszę dopytać. Wiemy, że oni mieli monitorować linie kolejowe prowadzące do Ukrainy. Przygotowywali tak zwane akty dywersji, czyli rozumiem, że co? Na przykład chcieli wysadzać tory w Polsce, które prowadzą do Ukrainy, że to są takie akty dywersji i atak na infrastrukturę krytyczną, to od tego typu działania chodzi? Myślę, że wachlarz możliwości jest przegromny, ale na pewno na celowniku to jest tak zwana IK, infrastruktura krytyczna, jak słuszna pani rzeczywiście zauważyła. Jeżeli wiemy, że będzie jechał na Ukrainę dobry sprzęt, doborowy sprzęt, kosmiczny sprzęt, drogi sprzęt, no to można się domyślać, jakimi tak drogami, czy to będzie kolej, czy to będzie... No, tym bardziej, że my hubem największym jesteśmy w tej chwili, dokładnie, na kołach. Jeżeli rzeczywiście tak znamy, w którym miejscu sprzęt jest w danym czasie, w danym miejscu, to bardzo precyzyjnie można przecież takie miejsce zaatakować. Także ja jestem zdziwiony, że naprawdę jeszcze biorąc pod uwagę kilkanaście miesięcy tego konfliktu, ponad rok, że nie było takich ataków na te nitki zaopatrywania, bo to teoretycznie jest możliwe. Do tej pory się udawało, co nie znaczy, że będzie się udawało. Panie pułkowniku, i na sam koniec, jak gęsto pana zdaniem jest utkana siatka szpiegów w Polsce? Nie tylko w Polsce, myślę, że w całej Europie. Okej, no ale rozmawiamy Na 100% jest, także na 100% jest. My powinniśmy być bardziej czujni, my powinniśmy skoncentrować swoją uwagę właśnie na tych miejscach zwanych IK, bo to są kluczowe rzeczy. My powinniśmy jeszcze raz przeanalizować, jak wygląda ochrona tych miejsc, a ja współpracuję z Najwyższą Izbą Kontroli, jestem powołany tak do pewnej kontroli, wspiera ich w pewnych działaniach i powiem delikatnie, nie zdradzając tajemnic, jest co robić. Trzeba się rozejrzeć, trzeba przyjąć w głowę różne scenariusze, co by było gdyby, jak po prostu tak działać, jak wzmocnić taką ochronę, jak jej po prostu doposażyć. XXI wiek, zainwestować też w technikę, liczyć też na społeczeństwo, czyli takie standardy, jak ktoś łamie standard dnia codziennego, żeby ludzie nie bali się zadzwonić tak i poinformować, że coś jest po prostu tak na rzeczy dziwnego, nietypowego, a może nawet uniemożliwić zdobywanie informacji przez tą drugą stronę, bo my mówimy o szpiegach, tak, o łapaniu szpiegów. Ile u nas jest możliwości typu biały wywiad? Ile jest i tam informacji? Fora internetowe, geoportal, kamery, które są na drogach. Wystarczy tylko wejść na te kamery i mam gotowca po analizie. Podsumowując i kończąc, niestety wszyscy wiemy, w jakim stanie są polskie służby w tej chwili, prawda? I to jest potężny problem w tej sytuacji. Czyli nadrobić zaległości, uzupełnić wakaty, ściągnąć kompetentnych ludzi, zadbać o tych, którzy odchodzą do cywila, tak z wojska, z innych służb, wykorzystać ich na różnych miejscach, zwłaszcza tych, gdzie potrzebna jest wiedza taka merytoryczna, wiedza wojskowa. Jest co robić, no. I z tym wnioskiem pozostawiamy rządzących, jeśli nas oglądają. Proszę posłuchać tutaj rad pana pułkownika Andrzeja Kruczyńskiego. Bardzo dziękuję, panie pułkowniku, dziękuję za wizytę u nas w studiu. A u państwa już za chwilę dwóch muszkieterów, chciałoby się powiedzieć, Koalicji Obywatelskiej, czyli Michał Szczerba i Dariusz Joński. Zapraszam na to spotkanie. Obwiniamy Unię Europejską i politykę, która Unię Europejską narzuca. Donalda Tuska, który forsował tą politykę unijną. No, pan premier zaufał pani kanclerz Merkel w sprawie warunkowości, w sprawie polityki Fit for 55, czyli polityki klimatycznej, że to nie będzie się przekładało na wzrost cen prądu. Ale popatrzcie na ceny uprawnień. Przed tą decyzją z szczytu grudniowego 2020, a po tej decyzji, w tej chwili one oscylują blisko 100 euro, a wtedy było około 27 euro, o ile pamiętam, czy 25 euro. No, za każdą taką tonę, w cudzysłowie, CO2, emisji CO2 muszą zapłacić wszyscy Polacy, również pani redaktor się na to składa, poprzez ceny rachunku, ponieważ firmy energetyczne i wszystkie firmy, które płacą ten haracz quasi podatku de facto unijnego,
muszą ściągnąć go z naszych portfeli, czyli portfeli Polaków. I dlatego to jest takie drogie i dlatego to wpływa na drożyznę. No, pytajcie państwo z ekonomistami, czy strukturalne koszty energii nie rzutują w sposób istotny na wzrost cen inflacji. No, w sposób oczywisty rzutują. W tej sprawie jest akurat rozbieżność pomiędzy nami, Solidarną Polską, a poglądami Donalda Tuska, polityki niemieckiej, jeżeli chodzi o Fit for 55 i stanowiskiem pana premiera Morawieckiego. Przecież to pani Merkel przeforsowała, to była agenda prezydencji niemieckiej. To ona postawiła, czy tak nie jest. Proszę zweryfikować pod kątem prawda-fałsz twierdzenia, które przedstawię. Czy Solidarna Polska była temu przeciwna? Była przeciwna. Czy forsowały zaostrzenie pakietu Fit for 55 Niemcy w ramach swojej prezydencji? Forsowały. Czy wspierał to w związku z tym Donald Tusk jako szef zresztą Europejskiej Partii Niemieckiej, którą jest Partia Ludowa de facto? Wspierał. Czy pan premier Mateusz Morawiecki zajął stanowisko takie, jakie do jakiego namawiała go Solidarna Polska, czy takie, jakie reprezentował wówczas publicznie pan Donald Tusk? No myślę, że odpowiedzi są proste. No trzymajmy się faktów. Państwa gośćmi, Ekspresu Biedrzyckiej dziś posłowie Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński, Michał Szczerba, Dariusz Joński. Zaczęłam w kolejności alfabetycznej. Dzień dobry. Nie obrażą się na mnie panowie, mam nadzieję, jak powiem, co przed chwilą usłyszałam jeszcze poza anteną, kiedy słuchali panowie Zbigniewa Ziobrę. Powiedzieli panowie ostrojedzie. Rzeczywiście wydaje się bardzo pewny siebie w tej sytuacji. No, wydaje się pewny, bo... I to nie przez pistolet za pazuchą, jak rozumiem. Bo mam wrażenie, że jako jedyny tak naprawdę w tej rozpadającej się prawicy jakoś próbuje kontrolować sytuację. A ponieważ teczki ma i na siebie, no wiadomo, że Solidarna Polska czerpie pełnymi garściami, chociażby z Funduszu Sprawiedliwości, z lasów, z Służby Więziennej, ma też teczki na wszystkich innych w PiSie. No, teraz na pewno grube teczki. Bardzo grube teczki, Darku, są na środowisko Adama Bielana, na Partię Republikańską. I tu się zatrzymujemy, panie pośle Joński. Grube teczki na Adama Bielana, to brzmi groźnie, tym bardziej, że Adam Bielan no, był bardzo pewny siebie w tej sytuacji także. On powiedział, że on się w ogóle nie poczuwa do odpowiedzialności, że w ogóle te decyzje przez niego nie przechodziły, że właściwie no, jest pan Żalek, decyzja polityczna zapadła, konsekwencje zostały wyciągnięte, sprawa jest zamknięta, a pan premier jeszcze w dodatku dziękuję. No ale zatrzymajmy się najpierw przy Adamie Bielanie. Co oznaczają grube teczki na Adama Bielana? No, oni sami na siebie napisali te teczki i nagrali się dodatkowo, więc dla Ziobry, jak jeden przychodzi i przynosi taśmę i mówi na drugiego, no to tylko w to graj. Tym bardziej, że faktycznie tam był skok na kasę. Na kasę nie tylko w formie jakby tych dotacji, tych dwóch firm, ale również jeśli chodzi o funkcje te doradcze, 9 doradców, większość po ponad 20 tysięcy złotych. Dodatkowo my pokażemy to w najbliższym czasie, ogromne zlecenia na kancelarię i nieprzypadkowo kancelarie, które są też powiązane z tymi właśnie politykami z Partii Republikańskiej, więc wielki skok na kasę. Oczywiście pewnie Ziobro to wykorzysta do własnych rozgrywek, ale my byśmy chcieli, żeby faktycznie prokuratura postawiła zarzuty. Zarówno tym, którzy chcieli wyciągnąć tą kasę, jak i tym politykom, którzy stworzyli ten cały system. Chcieć nie zawsze znaczy móc, szczególnie. Dlatego trzeba wygrać wybory, żeby prokuratura była niezależna. No. Tutaj jest bardzo ważna jakby chronologia. Znaczy przede wszystkim, nie wiem czy państwo wiecie, nasi słuchacze, że Adam Bielan upierał się podczas negocjacji PiS, partia... Tutaj wisi nad nami Adam Bielan, ewidentnie, bo coś zaczyna mrugać, ale miejmy nadzieję, że koledzy się zaraz pojawią. Dobrze, proszę kontynuować. Pamięta pani tą sytuację, jak próbowali zatopić Gowina? Bielan wyciągał poszczególnych posłów Porozumienia, stworzyli Partię Republikańską, później zebrał tą całą jeszcze szarańczę, która gdzieś tam była jakby nie zebrana jeszcze i nie zintegrowana. I negocjował bardzo twardo z Morawieckim i Kaczyńskim na Nowogrodzkiej, żeby wpisać do umowy koalicyjnej, że NCBR ma być republikański, że ma być bielanowy. Przepraszam, wejdę w słowo na sekundkę dosłownie, tak. Bo przecież Bielan ostatnio powiedział, że w NCBR i R od zawsze brzydko pachniało. Czyli on chciał mieć pod sobą, no bo pod swoją partią instytucji, no której zawsze brzydko pachniało, że wszystko się nie zgadza. Którą ustaliliśmy z panem posłem Jońskim, a którą przedstawimy w szczegółach w przyszłym tygodniu, jest taka, że zainstalował swojego dyrektora, zainstalowali swoją wicedyrektorkę, otoczyli ich 9 doradcami, będą bardzo ciekawe nazwiska, nie możemy ich jeszcze zdradzić. No i co się działo? Zbliża się kampania wyborcza, panie redaktor. Gdzie jest największa kasa? Promocja, agencje reklamowe, nagle się okazuje, że budżet tej instytucji na te wydatki, które są ściśle związane później z wydatkami kampanijnymi, rośnie o połowę. Znaczy,
Te wszystkie fakty z panem posłem ujawnimy już w przyszłym tygodniu. Tak, ale premier Morawiecki, dziękując, kpiąc tej całej sytuacji, bo przecież dziękował osobie, która doprowadziła do tego wszystkiego, powiedział, że procedury zadziałały. Procedury nie mogły zadziałać, dlatego że ich nie było. Przepraszam, to dzięki dziennikarzom i dzięki panom między innymi sprawa wyszła na jaw. Ale oni zmienili procedury. Mówienie o procedurach to... Oni zmienili procedury w 2019 roku. Wcześniej jednak urzędnicy jechali na miejsce i sprawdzali, czy jest infrastruktura, czy jest firma w ogóle istnieje, czy w tej firmie ktokolwiek pracuje. W 2019 roku to zmieniono i tak na dobrą sprawę dlatego się pojawiły te firmy słup, że nagle się pojawiały w ostatniej chwili, w trakcie nawet ogłaszania konkursu były powoływane. Tylko, Darku, to, że zmienili sobie wewnętrzne procedury braku weryfikowania tych firm z punktu widzenia jakby możliwości do realizacji projektu, czy możliwości źródeł współfinansowania, to te zapisy nadal obowiązują w ustawie, więc oni łamali ustawę procedurami, które zmieniali. Efekt był taki, że rzeczywiście przepychali projekty i przepychali firmy, które nie powinny nigdy być poddane... Panowie, to teraz pytanie kluczowe. Czy według panów wiedzy była w NCBiR, czy wśród Bielana, czy szerzej środowiska wiedza o tym, co się w NCBiR dzieje w kontekście tego ostatniego konkursu, tak to nazwijmy w cudzysłowie? Czy jest tak, jak twierdzi Adam Bielan, że okej, procedury zadziałały, no ale oni się tam dowiedzieli po fakcie, nic takiego się nie wydarzyło. Była wiedza o tym głównym, tym najdroższym przekręcie, czy jej nie było? Czy moim przekonaniu przy NCBiR była jakaś grupa przestępcza, która chciała po prostu wyłudzić ogromne pieniądze? Co to znaczy grupa przestępcza? To grupa ludzi polityczno-biznesowych, powiązania, która chciała wyprowadzić 177 milionów złotych, bo inaczej tego nie mogę nazwać, bo jeśli sami dzisiaj nawet rządzący mówią tak, chcieli wyprowadzić i oni chwalą nawet posła Szczerbę i Jońskiego, że znaleźli, którzy to zrobili, no to przecież ktoś za to odpowiadał. Ktoś doprowadził do tego, żeby oni mogli składać te wnioski i gdyby nie nasza robota, to te pieniądze popłynęły. Bielan mówi o grupie cwaniaków. Nie, to Darek ma rację, to nie była grupa cwaniaków, to była zorganizowana grupa przestępcza, która w sierpniu podpisała umowę koalicyjną jako Partia Republikańska, przejęli instytucje, wprowadzili swojego dyrektora, zatrudnili 9 doradców, część z tych doradców zostawała później dyrektorami, odsuwali starych pracowników, budowali system pod wyprowadzenie pieniędzy. Taki układ. A następnie, panie redaktor, ogłosili program konkurs Szybka Ścieżka. To są tak zwane resztówki z pieniędzy, które wynegocjował Donald Tusk. I co najważniejsze, myśmy mieli do czynienia ostatnio z rzeczą niebywałą. Znaczy, zamiast Morawiecki skarcić Bielana, on mu dziękuje. Bielan mówi o audycie z 9 stycznia. No, dziękował też Ziobrze za to, że była dyskusja w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym. Bielan się broni, mówiąc o audycie z 9 stycznia. My z posłem Jońskim wchodzimy do instytucji. Jest nowy dyrektor. Każemy pokazać dokumenty dotyczące audytu Bielana. Okazuje się, tego audytu nie ma, ba, dopiero jakieś działania doraźne dokonywane są pod koniec stycznia, jak już dziennikarze interesują się sprawą i nagle pojawia się nowe kalendarium. Mhm. Pojawia się 9 stycznia, czyli rozmowa dyrektora z dwoma kumplami. Alternatywnej dyrektorami. To przypomina mi, panie dyrektor, jedno słowo. Umiera pacjent, tak? I lekarz uzupełnia przebieg leczenia w dokumentację medyczną po to, żeby mieć dupokrytkę. To jest kryminał. Ja chcę powiedzieć, że my to też tak widzimy, no, łapiemy złodzieja, a on mówi, nie, to nie moja ręka. I oni mówią, że to oni złapali tego złodzieja, więc no, próbuje jakąś narrację zbudować Bielan, jest PR-owcem razem z Morawieckim, no tylko, że fakty nie trzymają się tutaj tej narracji. I wiadomo, mieli 1,5 miesiąca, jeśli my z dziennikarzami potrafiliśmy w ciągu tygodnia pokazać 26-latka, że nie ma żadnych 10 milionów na wkład własny, żeby dostać 55 milionów, jeśli w ciągu kolejnego tygodnia pokazujemy kolejną firmę, 123 miliony złotych, nie mając do końca wszystkich dokumentów, to oni 1,5 miesiąca robią jakieś pseudokontrole, z których nic nie wynikało. Dopiero po naszym wejściu 8 lutego, a więc 1,5 miesiąca później złożyli wniosek do prokuratury tylko w stosunku do jednej firmy. Nie w sprawie tego 55 milionów dotacji, tylko tej większej. To jest to, że to złodziejstwo, zaplanowane złodziejstwo, zaprogramowane można, bo te wszystkie fakty, te kroki do tego ich przybliżały, wstrzymały finansowanie dla uczciwych przedsiębiorców. Pamiętajmy, że w tym projekcie jest 820 milionów. O tym, pani Bosia, przepraszam, tutaj przerwę, bo to jest w ogóle wątek szerszy, który ja chciałam za chwilkę poruszyć, ale jeszcze kończąc kwestię Bielana Republikanów. Panowie wspomnieli o tym, że no, są rozmaite materiały, między innymi te nagrania, gdzie słychać pana byłego już ministra Żalka, który mówi o Adamie Bielanie, pan sponsor. Co to znaczy, że Adam Bielan był sponsorem według panów?
Czego? No, możemy się domyśleć, co sponsorem całego, z etymologii tego słowa. Całej tej ekipy i był jednak, no jest szefem Republikanów, więc bez niego nic się nie działo w NCBR-ze. No jednak dyrektor był z jego poręki, choć nadzorował wiceminister. Natomiast myślę, że ciekawsze jest, dlaczego chcieli wyprowadzić te pieniądze. Otóż na tych taśmach, tych scenogramach jest jasno napisane. Musimy wyprowadzić, dlatego że możemy stracić władzę, po prostu. I no, mówimy o ogromnych pieniądzach, 177 milionach złotych, więc wydaje mi się, że to jest kluczowe. I tu prokuratura naprawdę powinna dość zdecydowanie działać. No ale też jest mowa nie tylko, Darku, o tej szybkiej ścieżce, nie jest tylko mowa o projektach sponsora, czy naszych projektach, gdzie mówi o tym Bednarek, czyli prezes spółki, mówi o tym dyrektor Kuch, być może w tych rozmowach jeszcze uczestniczy jego brat, z którym Bilan jest związany przecież już od kilkunastu lat, bo tam przecież pracowała jego była żona, według naszych informacji pracuje i obecna. W związku z powyższym jest to jedno środowisko. Natomiast chciałbym bardzo wyraźnie powiedzieć, mamy informację, że to, co ujawnił Onet, te fragmenty tych taśm, to jest tylko początek. Znaczy, tam są bardziej drastyczne sytuacje, bo one pokazują między innymi to, co my odkryliśmy, Darku, że Bielan zainstalował tam swojego asystenta, który jednocześnie... Bardzo słono opłacanego zresztą. Tak, który jednocześnie pracował na giełdzie papierów wartościowych, pracował dla Parlamentu Europejskiego, czyli dla Bielana. CPK. I pracował jeszcze wcześniej w CPK, ale jednocześnie był tym doradcą w NCBR-ze. Człowiek orkiestra, tak. Normalnie. I to jest człowiek orkiestra. Tutaj należy mu się, tak powiem, medal za kreatywność. Będąc doradcą dyrektora NCBR, pilotował swój projekt, który złożył jako giełda papierów wartościowych. Dostał w szybkiej ścieżce asystent Bielana, no dokładnie jego firma, czyli giełda papierów wartościowych, 8 milionów złotych. Oczywiście Bobrukowi nowy dyrektor, który czyści, co chwalimy, podziękował, ale Bobruk z tym projektem 8-milionowym zostaje na giełdzie papierów wartościowych razem z tą całą grupą, również republikańską, osobami też jemu bliskimi, nie chcemy wchodzić w szczegóły. Ten projekt będzie przez kolejne parę miesięcy realizował do grudnia. No dobrze, to teraz pytanie o prokuraturę, bo pan, panie pośle, wspomniał o tym, że to jest naprawdę sprawa, którą prokuratura powinna zająć się szybko i bardzo wnikliwie. Pytanie zapewne retoryczne, ale dla porządku muszę je zadać. Czy panowie widzą wolę po stronie prokuratury, żeby zająć się tą sprawą szybko i wnikliwie? Tego nie wiemy. Prokuratura jest upolityczniona, to wiemy. Mhm. Bo na czele stoi jednak polityk partii, która montowała przez ostatnie 8 lat system taki sprawiedliwości, która ma chronić. Ale wiemy też, że Bielan na chętnie by się pozbył, ale właśnie, jeśli będzie decyzja polityczna, żeby z Bielanem się rozejść albo postawić im zarzuty, to uważam, że tak. Ale decyzja polityczna czyja? Prezesa Ziobry. Czy Ziobry? Ziobry. Nie, czy on ma swoją partię, swój świat i swoją prokuraturę i moim zdaniem teczki na wielu, wielu polityków partii rządzącej. No akurat nie, tutaj... Rządzącej pewnie. Pewnie, jasne, ale on walczy, wczoraj wybrzmiało to, on by chciał rządzić, on by chciał być premierem. Co prawda wyznaczył sobie, rozumiem, 4 kadencje do przodu, ale on już marzy o premierostwie, więc... Więc skoro tak, to moim zdaniem może faktycznie to towarzystwo rozliczyć. Ale nie wiem, no, w moim przekonaniu po tych wszystkich informacjach, które pokazaliśmy, po tych informacjach, które są w mediach, naprawdę postawienie zarzutu, zatrzymanie tych wszystkich biznesmenów, pseudobiznesmenów i polityków, tak, ale to jest kwestia czasu. Dobrze, pani redaktor, nie można wierzyć, już za 3 tygodnie we wszystkich dobrych księgarniach w Polsce będzie nasza książka, gdzie my prezentujemy, Darko, nie pamiętam, 7 czy 8 konkretnych afer. Podajemy nazwiska, podajemy nazwy firm, podajemy kwoty. Oni się nie schowają za przyłbicami tych swoich instytucji, w których to się wszystko działo, tylko my działamy w oparciu o dokumenty, publikujemy dokumenty. To się czyta jak kryminał, ale to jest materiał gotowy dla Ziobry. W każdej z tych spraw powinno być wszczęte śledztwo. Z jakichś powodów Ziobro tego nie robił, więc ja też tutaj mam ograniczone zaufanie, że on cokolwiek w sprawie afery NCBR zrobi. Raczej będzie używał tych materiałów, trzymał łapę na tych dokumentach, tylko i po to, żeby mi wywoływać tak zwany efekt mrożący. Mhm. Ja uważam, i to jest moja opinia, że w tej chwili Ziobro gra na powrót Beaty Szydło, żeby ona zastąpiła Mateusza Morawieckiego jeszcze w tej kadencji. Następnie deal z Szydło polega na tym, że to Ziobro zastąpi Szydło na stanowisku premiera. Być może by nie chciała za rok wrócić do Parlamentu Europejskiego. Szydło, że zaraz wejdziemy w politykę, ale ona ma bardzo mocną grupę pod wezwaniem wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. No, ale elementem, na pewno silniejszą niż Zbigniew Ziobro. Ale jej supporterem, jej ewidentnym jest
jest Zbigniew Ziobro. Zresztą widzieliśmy... Ja chcę dobić pana premiera, niż wyciągnąć Beatę Szydło z powrotem na powierzchnię. Pan premier nie jest lubiany w PiS-ie. Generalnie rzecz biorąc, to wszyscy wiedzą o tym. Tak. Dobrze, o polityce czasu. Jeszcze chwilkę porozmawiamy, bo to też jest istotna kwestia, ale to, o czym pan wspomniał, panie pośle, bo pojawiły się już informacje dotyczące ewentualnych odszkodowań dla firm, które miały dostać dotacje i ich nie otrzymały. Ale zacznijmy od początku, bo drodzy państwo, ja nie wiem, czy państwo pamiętają, że premier, próbując już zaklepać całą tę sytuację i zamknąć temat, powiedział, że żadne pieniądze nie wypłynęły, nic się nie stało. No tylko zapomniał dodać, że te pieniądze nie wypłynęły, mimo że powinny wypłynąć dla firm, które te dotacje miały otrzymać w całkowicie uczciwej procedurze. Złożyły wnioski w terminie, z uzasadnieniem, z opisem i tak dalej. Dostali informację, że te pieniądze otrzymają, nie otrzymali. Przecież mogli poczynić szereg planów, oczywiście, inwestycji. I robili. Teraz nie mają ich jak sfinansować. I teraz pytanie, co jeżeli oni pójdą do sądów? Bo tutaj prawnicy wyliczają, że to może być nawet kwestia odszkodowań w wysokości grubo ponad 600 milionów złotych. Czy podatnicy polscy mogą stracić podwójnie? Po pierwsze dlatego, że trzeba będzie zwracać pieniądze do Unii, bo nie zdążą wydać, a trzeba wydać, na dobrą sprawę trzeba wydać do października, rozliczyć do grudnia, bo to jest jeszcze perspektywa 14-20. No i druga rzecz jest taka, że faktycznie część tych firm, która się znalazła na liście do finansowania, no, poczyniła już kroki, rozpoczęła badania i pewnie pozwie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, no bo przez oszustów oni stracili, no ale to nie jest ich wina, że było kilku złodziei, którzy chcieli ukraść pieniądze. To samo przecież Komisja Europejska. Komisja Europejska zwróciła się do Ministerstwa Funduszy o wyjaśnienia w tej sprawie. No bo jednak, kiedy nawet rządzący potwierdzają nasze słowa, no to musi niepokoić, że jakiś układ był i ktoś chciał wyprowadzić pieniądze. Więc chcę powiedzieć w ogóle, że do końca roku tej z perspektywy 14-20 jest 24 miliardy euro niewydane ze 111, nierozliczone. I te pieniądze, jak się nie wyda, w tym te pieniądze z NCBR-u, one po prostu mogą przepaść. No tak, to jest blisko miliard złotych. Zostało wyłonionych 115 projektów na 820 milionów złotych. Z 34 firmami już są podpisane umowy, natomiast i dofinansowanie do tych projektów, które mają już umowę, jak i podpisywanie nowych umów zostało wstrzymane przez Ministerstwo Funduszy do 28 kwietnia. Jeżeli te umowy będą podpisywane w maju, w czerwcu, to nie ma żadnych szans, żeby te projekty przeprowadzić do października, no bo w grudniu musi być już sprawozdanie do Komisji Europejskiej. Jeszcze dodatkowo, ja nie wiem, czy słusznie dedukuję tutaj, natomiast taki ten efekt, jak ja to nazywam, NCBR, może mieć dalsze konsekwencje, ponieważ jeżeli tutaj okaże się, że te pieniądze miały być wydatkowane niezgodnie z procedurami, z brakiem poszanowania, mówiąc delikatnie, praworządności, no to Unia zaraz zacznie się zastanawiać nad tym, czy wypłacać fundusze w ogóle, także z Funduszu Spójności na przykład, z normalnej perspektywy budżetowej. Przecież to może mieć dalsze konsekwencje. Oczywiście tak, natomiast ja uważam, że to jest jakby świadoma decyzja Kaczyńskiego, Morawieckiego, Bielana, że przez wiele, wiele lat próbowali nie kraść w obszarze środków europejskich, współfinansowanych projektów przez Unię Europejską, bo chcieli mieć z Unią Europejską spokój. Natomiast to, co zrobiła ekipa Bielana w NCBR, to jest jakby pójście drogą Orbana. Znaczy ludzie Orbana na początku kradli w ramach funduszy, agend i tak dalej rządowych, po czym przeszli na projekty europejskie. To miał być może jakiś pilotaż, no, który nie wyszedł, bo po prostu patrzymy im na ręce. Tak, ja myślę, że Komisja Europejska też przygląda się temu, co się w ogóle w tej sprawie dzieje, no bo jednak okej, może dojść do pewnych nieprawidłowości, może się znaleźć jakiś złodziej, no ale jednak to wszystko powinno być posprzątane i wyjaśnione. Natomiast czy będzie? Ja mam wątpliwości, dlatego że dopiero 1 marca Ministerstwo Funduszy weszło do NCBR-u 1 marca, aby sprawdzić w ogóle cały ten program Szybka Ścieżka. Miesiąc później, dopiero po tych rewelacjach jest odwołanie wiceministra. No i bardzo ciekawa sytuacja jeszcze. Miesięcy wstecz. Z naszych informacji widziano już w styczniu. Bardzo ciekawa sytuacja, bo przecież na początku media mówiły o projekcie 55 milionów. Później my znaleźliśmy ten projekt na 123 milionów. Po czym ostatecznie się okazuje, że dyrektor od Bielana składa wniosek do prokuratury na dzień przed odejściem, ale wyłącznie na ten projekt 123 milionów, zapominając o tym słupie, jakim jest 26-latek, którego siostra jest powiązana z ludźmi. Żalka, to jest po prostu, szanowni państwo, dramat, bo byliśmy dzisiaj rano w Sejmie, nadal na posadzce śpią dzieciaki z niepełnosprawnością. Minister Maląg i Morawiecki mówi, że nie ma pieniędzy. No i w dodatku próbują podzielić środowisko. Próbują podzielić środowisko, a jednocześnie widzimy, jak te pieniądze rozkradane są każdego dnia. No dobrze, to teraz zderzamy się z rzeczywistością, panowie.
bo panowie mówią o tym, że napisali książkę, że opisują tam afery, że mamy no, do czynienia z niebywałymi pieniędzmi w samym NCBR. No i co się dzieje po tym wszystkim? Prawo i Sprawiedliwość zyskuje w sondażach. I to nie jest, ale pan macha ręką, tylko no to... Nie, nie macham ręką. Wiem, jaka praca nas jeszcze czeka w ogóle, nas, to jest polityków, trend. żeby wygrać w naszym sondażu ostatnim, Polsteru, kilka punktów procentowych do przodu i w sondażu Kantara wczorajszym. Państwo tracą, PiS zyskuje. Może to jest efekt tak zwanej inflacji afer. Ludzie nie przyswajają już tej wiedzy. No tak, ale to nie znaczy, że nas zwalnia z obowiązku informowania ludzi. Mnie się wydaje, że kluczem jest jednak osobisty kontakt z ludźmi. To, co rozpoczęliśmy, mam nadzieję, że to się przełoży dopiero za jakiś czas. Dzisiaj na Śląsku będzie prawie 100 spotkań. Ja jestem w Sosnowcu, Michał, ty jesteś w Będzinie. Ja jestem w Sosnowcu, o godzinie 18 jest otwarte spotkanie, premier jest w Bytowie o 17. 100 spotkań jednego dnia, dodatkowo jeszcze spotkania z lokalnymi grupami przedsiębiorców, spółdzielców, nie tylko. To moim zdaniem przyniesie efekt za jakiś czas, ale czeka nas ogromna praca, tu w ogóle nie ma dyskusji, dlatego że my się zbijamy jednak, no my mamy kilkanaście milionów na kampanię, a oni tylko poprzez tą pisowską telewizję 3 miliardy. Znaczy, wiemy, na jakim nachylonym boisku gramy i wiemy, że musimy strzelić bramkę po prostu pod górę. I to nie jest. Zgadzam się z panią redaktor, że jest inflacja afer, że tych afer jest po prostu za dużo. Ludzie już mają, już mylą, te afery. My chcemy... To jest normalny, psychologiczny mechanizm obronny. Jeżeli słyszymy z każdej strony złe informacje, to po prostu się Poza tym, jeżeli z posłem Jońskim kontrolowaliśmy kwestię elektrowni węglowej w Ostrołęce, mówimy 1 300 000 000, myślę, że dla przeciętnego Kowalskiego te liczby w ogóle nic nie oznaczają. My próbujemy to wszystko porównywać. Wtedy, kiedy robiliśmy kontrolę szpitala tymczasowego we Wrocławiu, na które poszło 90 milionów, a który funkcjonował kilka miesięcy, powiedzieliśmy, że za tą kwotę można było wydawać 7-piętrowy szpital w jakimś mieście powiatowym. Dajemy różnego rodzaju przykłady. I też tę książkę pisaliśmy tak naprawdę nocami, weekendami, wyłącznie tylko po to, żeby ta wiedza gdzieś nie zginęła, żeby ludzie sobie czytając tą książkę, być może audiobooka, słuchając albo czytając e-booka, przypomnieli sobie to wszystko. Ale ba, my tam również dodajemy nowe informacje, które rzucają nowe światło na różne afery, na różne powiązania. I mam nadzieję, że ktoś w jakimś zakładzie fryzjerskim przeczyta tę książkę, że jak jedna pani, drugiej pani ją opowie. Nie chcę pana rozczarować, panie pośle, ale obawiam się, że... Ale mam też... I to jest właśnie, bo widzimy ten sondaż, on dla nas nie jest dobry, ale mam wrażenie, że również ta robota, którą my wykonujemy i będziemy wykonywać jeszcze przez 7 miesięcy i nikt nas nie zatrzyma, bo w tej książce również opisujemy, pani redaktor, jak służby PiS, jak propaganda PiS, jak szykowali na nas zasadzki, próbowali nas wmanewrować w różne sytuacje, które również mogły spowodować to, że my będziemy odpowiedzialni za to, co się działo z dokumentami, które nam dawali. Że o NCBR w mediach rządowych ludzie nie usłyszą. Około 30% polskiego społeczeństwa ma dostęp tylko do mediów rządowych. Jeżeli przejdzie ustawa ta pilotowa, no to już w ogóle sprawa będzie pozamiatana. Przepraszam za kolokwializm. I co słyszą widzowie i słuchacze mediów rządowych? Słyszą o panu Karpińskim. Pan Ziobro wczoraj do porządku doprowadzał dziennikarzy, mówiąc, że no, nikt mu nie zadał pytania, nikt się nie pojawił na jego konferencji prasowej z pana Karpińskiego, prawda? Znaczy tutaj jest taka gra trudna. Dlatego trzeba być osobiście tam na miejscu. Ale my się spotykamy z tym na spotkaniach, że ktoś przychodzi na spotkanie i pierwsza słyszy w ogóle o tych aferach. I to od razu widać, że no właśnie o tym mówię. Nie ma dostępu. A z drugiej strony jest problem, że, no, że są takie mediów. Osoby, jak, znaczy, ja absolutnie to jest jasne. Domniemanie niewinności, no, ale zrobił wam problem pan Karpiński. Nie no, pani redaktor, ja bym mówić, naprawdę prawda? Podchodził, rozmawialiśmy o Ziobrze, rozmawialiśmy o jego metodach. Tak. Widzimy, co się działo z kwestią pani posłanki Filiks, obrzydliwe rzeczy, które te przecieki z prokuratury. Znaczy, podobno jeszcze jakieś mają jeżeli w tej sprawie nie ma dowodów, a takie dochodzą do nas informacje, mówię o sekretarzu, być może za chwilę byłym sekretarzem miasta Warszawy, że to wszystko jest oparte wyłącznie jakiegoś małego świadka koronnego, który być może kreuje swoje opowieści. No być może kreuje, być może nie. To być może tak, być może nie. Znaczy, natomiast jeżeli nie ma dowodów, twardych dowodów, a są tylko pomówienia, no to jest pytanie, czy w ten sam, nie wiem tego, nie wiem, kto właśnie. Był sędzią, nie wiem, czy to nie był sędzia tak zwany nowozmianowy, nie wiem, czy za chwilę nie będzie ten sędzia awansowany do sądu apelacyjnego, jak ta słynna sędzia, która wydała wyrok w sprawie tak zwanej aborcyjnej, tak? Więc mamy do czynienia naprawdę z różnymi sytuacjami
I PiS działa według pewnego scenariusza. Znaczy, i takie pomówienia mogą spotkać każdego, niestety. Krótko mówiąc, mamy bardzo ograniczone zaufanie, a prawie w ogóle żadnego zaufania do tej prokuratury Ziobry. Tej sprawy do końca nie znamy. Nie znamy. I czekamy na rezultat. Natomiast ciężko liczyć na to, że będzie ta uczciwa kampania. To będzie bardzo nieuczciwa kampania. Po bandzie to już widać. PiS wykorzysta wszelkie metody, całą fabrykę hejtu, którą zbudowali przez 8 lat i wszystkie pieniądze, które między innymi Obajtek zabrał nam na stacji benzynowej, zaangażują w kampanię wyborczą. Dlatego ta kampania będzie bardzo trudna, ostra, ale chcemy ją wygrać. No, jesteśmy naprawdę zdeterminowani i konsekwentni. Tu będą grube pieniądze, które zostaną uruchomione, które gromadził właśnie Obajtek, gromadził Orlen. Te gigantyczne marże, które odczuwaliśmy na stacjach benzynowych, będą w tej chwili wykorzystywane na promocje, na reklamę. Nie zdziwiłbym się, jak będą wręczali ulotki do każdego hot doga na stacjach Orlenu, Mola, a być może tej arabskiej, arabskiej firmy. I na tych firmach, które zastąpiły też Lukoil, no bo też wiemy, że te nitki są tam bardzo wyraźne. No dobrze, to teraz jeszcze kwestia dotycząca, jeśli panowie pozwolą, bo to wiąże się z brutalną kampanią wczorajszego wyroku gdańskiego sądu w sprawie mordercy prezydenta Pawła Adamowicza. Zaskakujące dla wielu jest to, że pani sędzia bardzo szczegółowo, mówiąc o powodach swojej decyzji, decyzji sądu, uzasadniając taki, a nie inny wyrok, podkreśliła, że ta sprawa nie miała kontekstu politycznego. Wielu mówi, zaraz, jak to? No przecież ten facet wbiegł na scenę podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zrobił to na oczach ludzi, wykrzykując później, z jakiego powodu to uczynił. Świadkowie, podobno jego współwięźniowie, inni mówili o tym, że on no, dość wprost ma ugruntowane poglądy polityczne. Czy panowie również byli zaskoczeni faktem, że sąd podszedł do tej sprawy no właśnie w ten sposób, mówiąc, to nie było motywowane politycznie? Czy generalnie nie kwestionujemy nigdy decyzji orzeczeń sądu, rozmawiamy... natomiast w odczuciu społecznym jest to niezrozumiałe, muszę powiedzieć, dlatego że przecież coś się wydarzyło przed i coś się wydarzyło po. Przed, wiemy jaka była fabryka hejtu, uruchomiona przeciwko samemu prezydentowi. No i to, co wykrzykiwał później ten zabójca, też nie może pozostać bez echa. Moim zdaniem dość wybiórczo jednak potraktowano to zdarzenie. Oczywiście wyrok surowy i bardzo dobrze, natomiast wydaje mi się, że jednak te akcenty polityczne były bardzo widoczne i nawet wszyscy słyszeli je, więc trudno je ukryć w jakikolwiek sposób. Ja chciałem tylko jedną rzecz powiedzieć. Dla mnie zabrakło w tym uzasadnieniu kwestii tego, kto stymulował tego mordercę wtedy, kiedy on odsiadywał karę więzienia, bo ja pamiętam te pisma, na przykład chyba z 2016 roku generała Głąba, czyli szefa garnizonu Warszawa, który pisał, że podstawowym źródłem informacji dla żołnierza jest TVP Info. Tak, znaczy wiemy o tym, że w wojsku, w policji, w służbach mundurowych, w służbie więziennej ograniczono dostęp do niezależnych mediów. No to ma być ta ustawa o tym, tak powiem, Lex Pilot. Tam po prostu TVP, TVP 2 i TVP Info były podstawowymi kanałami, a być może w wielu aresztach jedynymi. Ktoś stymulował tego człowieka, ktoś ten hejt na platformę, na Adamowicza wykreował i jakby... Bardzo dziwne jest to, że człowiek jest zamknięty, że nie ma dostępu do świata zewnętrznego, a jednak ta nienawiść u niego jest podsycana. I według mnie tego zabrakło być może w tym uzasadnieniu. Tak przyszło mi to na myśl po prostu w sytuacji, w której panowie mówili o perspektywie bardzo brutalnej kampanii. Mhm. Tak, tak, to już to widać. Znaczy, nie ma dnia, żeby nie było ataku i to takiego perfidnego na kogoś z Koalicji Obywatelskiej, kogoś z opozycji, od świtu do nocy. Myśmy już parę razy, niestety, pokazując przekręty tej władzy, byliśmy obiektami ataków i to zaplanowanych. Od świtu do nocy uruchomione wszystkie media pisowskie, od telewizji do radia, przeinaczające nasze słowa, żeby nas po prostu w krzywym zwierciadle przedstawić. Więc my wiemy, jak to działa i to jest jakiś ich sposób na
wygranie w sposób nieuczciwy tych wyborów. Przedstawimy te sytuacje również konkretne, czy to z Pałacem Saskim, czy ze szpitalami tymczasowymi w naszej książce, bo my ich wcześniej jakby nie opisywaliśmy, ale warto, żeby też wiedzieć, inni wiedzieli po prostu, jak działa ta machina propagandy i zła. Panowie, to tak na sam koniec, skoro użyliśmy już tego sformułowania inflacja afer i tego, że jedna przykrywa drugą tak naprawdę. Czy panowie, nie chcę pytać o cały ranking, ale czy mają odpowiedź na to, co było jednak największą z nich przez te ostatnie lata rządów Prawa i Sprawiedliwości? W moim przekonaniu stworzenie takiego systemu sprawiedliwości, żeby byli bezkarni, po prostu. Bo to spowodowało, że każda inna afera, mniejsza, większa, bo mamy i Ostrołękę za 1,3 mld, i przecież działka Morawieckiego, i tam są wybory kopertowe, każda na inną wartość i każda nieco z innej tej, ale wszystkie cechuje to samo. Bezkarność polityków PiSu. Ja myślę, że największa kwotowo do tej pory była elektrownia węglowa w Ostrołęce, bo to jest 1,3 mld strat, ale ostatnio byliśmy na spotkaniu z panem prezesem Banasiem, i okazuje się, że przerwanie tej inwestycji w tego bloku węglowego również będzie generowało odszkodowania, więc za chwilę ta afera może być na kwotę 2 mld zł, a nie na 1,3 mld. A pamiętajmy, że na Ostrołęce PiS wygrał 3 albo 4 wybory z rzędu. Zaczęło się od kampanii prezydenta Dudy, który powiedział, że to jest zbrodnia, że ta elektrownia węglowa jest niebudowana, a później dochodzimy do roku 2020, gdzie w trakcie jego drugiej kampanii wyborczej po cichu rozwiązywane są umowy na dalszą realizację tej inwestycji. Więc wyrzucono pieniądze, kolesie się wzbogacili, a efektu Michał żadnego sobie, nie ma. I na koniec sobie Michał podziękują. No to tak mniej więcej wygląda. W takim matriksie żyjemy po prostu. Taki syndrom sztokholmski może trochę, ale dobrze, już, jak mówiłam, nie wchodźmy w psychologię. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dariusz Joński, dziękuję. Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska. I tą rozmową, tym dzisiejszym spotkaniem kończymy wydanie. W ogóle w tym tygodniu wracamy do Państwa w poniedziałek. Także proszę łapać oddech, proszę odpoczywać i nie ulegać inflacji afer. Tak na koniec ode mnie. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, kłaniamy się. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia w poniedziałek o 9:07.